informując, że nasze dzisiejsze obrady są rejestrowane przy pomocy urządzeń utrwalających obraz i dźwięk, otwieram 22. sesję Rady Miejskiej 8. kadencji Samorządu Dolnej Gorzyca. Witam Panie i Panów Radnych. W imieniu Państwa Radnych witam gości zaproszonych. Burmistrza Modliborzyc Pana Witolda Kowalika, sekretarz gminy Modliborzyce Panią Marzenę Dorecką-Jotek, skarbnik gminy Modliborzyce Panią Barbarę Jarosz, kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Pana Grzegorza Kwaśnika, kierownika referatu organizacyjnego Panią Irenę Błojdę, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Bożenę Skowrońską, dyrektorów szkół Panią Annę Gąskę, Panią Małgorzatę Wisińską, dyrektor samorządowego przedszkola w Modliborzycach Panią Elżbietę Krzysztoń. Witam Panie i Panów Sołtysów. Na podstawie listy obecności, którą za chwilę potwierdzimy, dokonamy stwierdzenia kworum. Poinformować, że dzisiejsze obrady są lepiej doposażone, jeżeli chodzi o utrwalenie dźwięku, ponieważ jest na stole, tutaj na sali naraz mikrofon, którego będzie można użyć, jeżeli sołtys czy pan radny będą chcieli zabrać głos, oczywiście jeśli goście zaproszeni ewentualnie. Jeszcze kilka cierpliwości. Już komunikat pojawił się, także bardzo proszę o potwierdzenie listy obecności. Na podstawie listy obecności informuję, że w dzisiejszych obradach bierze udział 13 osób, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych rozstrzygnięć. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do drugiego punktu zatwierdzenia porządku obrad. Porządek obrad został tradycyjnie przekazany z materiałami na dzisiejszą sesję. Czy są jakieś propozycje, jeśli chodzi o porządek obrad? Bardzo proszę, głos ma Pan Burmistrz. Chciałbym wprowadzić jeszcze jedną uchwałę od obrady dzisiejszej w punkcie 14. To jest uchwała w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia opłatności za pobyt w dziennym domu Senior Plus w Modliborzycach. W punkcie 14, żeby już w porządku nie rujnować, to jako 14 uchwała. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi. Czy są jeszcze jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do przegłosowania. Głosujemy poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Porządek dzisiejszych obrad został przyjęty jednogłośnie. W tym momencie przechodzimy do jego realizacji. Punkt 3 dzisiejszego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji. Były to sesje 29 grudnia i 16 marca obecnego roku. Protokoły zostały sporządzone i przekazane do wglądu. Była możliwość mi się zapoznać. Jest też dzisiaj
ten jeden i drugi protokół obydwu sesji na stole prezydialnym. Czy są jakieś uwagi do przygotowanych protokołów z poprzednich sesji? Nie ma uwag, także przechodzimy do przyjęcia tych protokołów. Poprzez głosowanie. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem protokołów? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Aha, głosowanie jest odpowiednio nad protokołem 29. Przyjmujemy pierwszy protokół, który jest w przebiegu sesji, która miała miejsce 29 grudnia ubiegłego roku. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty 13 głosami za. Kolejne głosowanie będzie dotyczyło przyjęcia protokołu z sesji marcowej. Radnych jest za przyjęciem protokołu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Protokół sesji marcowej również został przyjęty 13 głosami za. Punkt 4 dzisiejszego porządku obrad. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 16 marca. Proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Panie przewodniczący, taka rada. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 16 marca 2021 roku. Uchwała pierwsza w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Mazowieckiej na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z podjętą uchwałą nie wyodrębniono środków w budżecie gminy na rok 2022 fundusz sołecki. Uchwała druga. W celu przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mazowieckiej w roku 2021. Zgodnie z podjętą uchwałą przyjęty został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mazowieckiej w roku bieżącym. Uchwała trzecia. W celu przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025. Zgodnie z podjętą uchwałą przyjęto gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025. Uchwała czwarta w sprawie spełnienia z części opłaty za korzystania ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Zgodnie z podjętą uchwałą zwolniono przedsiębiorców z części opłaty za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, czyli tak zwanej gastronomii. Uchwała piąta w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze. Zgodnie z podjętą uchwałą Rada Gminy wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Wierzchowiskach Pierwszej oznaczonej więcej budynków jako numer działki 1868/6 o powierzchni 22 ary i 40 metrów. To jeszcze nie zostało zrealizowane, natomiast będzie w najbliższym czasie zrealizowane. Uchwała szósta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Mądry Łożyce porozumienia międzygminnego w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu działań strategii terytorialnej na lata 2021-2027 dla miejskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego gminy Janów Lubelski, Modry Bożyce, Zbora i Kodziszów oraz w sprawie pełnienia przez gminę Janów Lubelski funkcji lidera w
wskazanego wyżej porozumienia. Zgodnie z podjętą uchwałą przez gminę Modlibrze zostały zawarte porozumienia międzygminne w sprawie przystąpienia do, jesteśmy w trakcie opracowania strategii dla miejskiego obszaru funkcjonalnego obejmujące te wszystkie cztery gminy oraz w sprawie spełnienia przez gminę Mianów Lubelskich funkcji lidera. Uchwała siódma w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2021 zgodnie z podjętą uchwałą zostały wyliczone zmiany w budżecie gminy. Uchwała ósma w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z podjętą uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej. I uchwała dziewiąta w sprawie rozpatrzenia petycji zgodnie z podjętą uchwałą petycję rozpatrzono jako bezzasadną. Wszystkie uchwały zostały przesłane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Prawnego Kontroli i Nadzoru Gminy. Nadzór do dnia dzisiejszego nie wniósł uwag do podjętych uchwał, no i nie wniesie, bo już myślę, że termin ustawowy minął. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za te informacje. Przechodzimy w tym momencie do kolejnego punktu. Punkt 5. Interpelacje radnych i punkt 6. Przedstawienie miast uchwałych Komisji Rady Miejskiej. Kolejnym punktem, punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt 1. Punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023. Proszę bardzo o przedstawienie projektu pana burmistrza. Uchwała Rady. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023. Rada Miejska Modlibrze uchwala, co następuje. Przyjmuje się do realizacji gminny program wspierania rodziny na lata 2021-2023 stanowiący załącznik niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Modlibrze. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z artykułem 176 punkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Program stanowi załącznik najbliższej uchwały. Zakłada realizację zadań przez gminę Modlibrzeże na lata 2021-2023 w zakresie zadań wspierających rodzinę. Podstawowym celem tej ustawy jest kompleksowe uregulowanie problematyki wspierania rodziny. Nowy system ma za zadanie wzmocnić wsparcie rodzin dysfunkcyjnych, a w konsekwencji ograniczyć liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą lub innych formami opieki. Celem szczegółowym jest praca z rodziną naturalną, która powinna zapewnić dziecku stabilny rozwój w rodzinnym środowisku. Na dzień dzisiejszy na terenie gminy jest 7 dzieci pieczy zastępczej. Gmina płaci za pięć dzieci, ponosi koszty, bo tam jest w pierwszym roku 10%, później 30%, a w tej chwili płacimy za 50%. To obecnie wynosi około 5 tysięcy miesięcznie. Wcześniejsze zasady były, że to było z budżetu i te dwoje dzieci, które są w rodzinie zastępczej, są płacone z budżetu państwa. Także tutaj od chwili prowadzenia to, że samorządy pokrywają, my już te 5 dzieci opłacamy. Jeżeli by jakieś były pytania, załącznik był programu, to proszę zadać. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przedstawienie projektu uchwały. Jeżeli nie ma uwag, to bardzo proszę.
proszę, przechodzimy do przegłosowania. Głosowanie w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023. Kto z panów radnych jest za? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta 13 głosami za. Kolejnym punktem naszego dzisiejszego porządku obrad jest podpunkt drugi punktu 7. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest gmina Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Również proszę pana burmistrza o przedstawienie projektu. Każdy radny otrzymał tę uchwałę. Jest tam dużo, ale ja omówię to, co dotyczy tej uchwały akurat nie i dlaczego tak jest wszystko, wypisane wszystkie przystanki. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest gmina Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Rada Miejska Mazowieckie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem bądź zarządzającym jest gmina Mazowieckie udostępnione do operatorów i przewoźników. I od punktu pierwszego do punktu 15 te przystanki były w poprzednich uchwałach dwóch określane. Dlatego one są tu wymienione, gdyż chcemy to mieć w jednej uchwale. I punkt 16. Przystanek komunikacyjny w miejscowości Wolica Kolonia przy drodze gminnej Kolonia Wolica pierwsza w kilometrze 0255 po stronie lewej. To jest przystanek tutaj przy Koczarnego w stronę Wolicy pierwszej na Kolonii Zamek, tam jak jest pan wojewoda, Czapusta mieszkają, gdyż rodzice zwrócili się w ubiegłym roku, żeby tam dowodzić dzieci, bo tak dużo w tej chwili dzieci jest, żeby tam zajeżdżał wóz. No, wóz może zajeżdżać, jeżeli będzie wyznaczony przystanek i on się ma gdzieś zatrzymywać. W związku z tym uzgodniliśmy, że my to prowadzimy od następnego roku szkolnego przy ogłaszaniu przetargu. Będzie tam wóz zajeżdżał i wtedy będzie zabierał te dzieci. Następny przystanek, który jest ustawiony był, a też nie był ujęty w ustawie, to jest Wolica pierwsza koło remizy. Przystanek komunikacyjny przy drodze gminnej Wolica Wierzchowiska w kilometrze 707 po stronie lewej. I następny przystanek przy tej samej drodze, ale przy drodze powiatowej, tutaj jak się zjeżdża z drogi powiatowej w stronę Wolicy pierwszej. To jest przystanek przy drodze gminy, Wolica pierwsza, Wolica druga po stronie lewej. To są te przystanki, które wcześniej nie były ujęte w uchwale. Paragraf drugi. Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest gmina Mazowieckie, mogą korzystać wyłącznie operator publiczny transportu zbiorowego oraz przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego. Drugie. Operator przewoźnicy, którzy korzystają z przystanków komunikacyjnych, korzystają z lat przystankowych w taki sposób, aby inni operatorzy przewoźnicy mogli korzystać na równych prawach, każdorazowo powiadamiają gminę Mazowieckie o zmianie rozkładu jazdy i liczby przystanków, z których korzystają. Na przystankach zatrzymują pojazdy wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów. Czas pozwolą pojazdu na linii komunikacyjnej zaczynający bądź kończący swój bieg ustalają w zależności od warunków ruchowych i obłożenia konkretnego przystanku w sposób nie utrudniający świadczenie usług przez innych operatorów i przewoźników oraz umieszczają w obrębie zatoki przystankowej uzgodniony rozkład jazdy. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 33 łamane przez 235 z 2013 roku z dnia 24 października 2013 roku oraz uchwała nr 14 łamane przez 75 z 2015 roku Rady Miejskiej z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest gmina Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mazowieckie
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Jeżeli są pytania, jakieś to proszę. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały. Jeżeli Państwa radnych nie ma uwag i pytań do przedstawionego projektu, to przechodzimy do przegłosowania. Kto z Pań, Panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. 13 głosami za. Kolejnym punktem dzisiejszego porządku obrad jest podpunkt 3 punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowigorycach za rok 2020. I to również proszę Pana Burmistrza o przedstawienie projektu. Uchwała Rady Miejskiej z dnia dzisiejszego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mazurkach za rok 2020. Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2020 w brzmieniu przedstawionym w załączniku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mazurze. Po stronie dochodów w roku 2020 zamknął się kwotą 1 753 305 zł 90 groszy i na dochody składały się środki z Narodowego Funduszu Zdrowia 1 712 733 złote 26 groszy. Za wynajem lokali mieszkalnych 21 940 zł 64 grosze i odpłatne badania laboratoryjne kwota 18 632 zł. Poszczególne wydatki przedstawiają się, to są, natomiast po stronie wydatków zamknął się budżet 1 706 557 zł 63 groszy, czyli żeby później już nie wracać, różnica między dochodami a wydatkami na stronę plus była kwota to 46 758 zł. Sumę wydatków składa się wynagrodzenie pracowników 1 016 886 zł. Odprawy emerytalne dwóch osób i nagroda Jubyszowa 36 072 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne 172 915 zł. Składki na Fundusz Pracy 14 937 zł. Zakup leków i środków ochrony osobistej łącznie z COVID-em 19 34 586 zł. Zużycie energii elektrycznej 11 494 zł, zużycie gazu 14 943 zł, zakup węgla 7500 zł, wykonane badania laboratoryjne 79 466 zł, wywóz nieczystości i woda 6566 zł, rozmowy telefoniczne 6614 zł. Składka na Lubelski Związek Lekarzy i Porozumienie Zielonogórskie 13 513 zł, ryczałt samochodowy 14 417 zł, utylizacja odpadów medycznych kwota 2592 zł, umowa zlecenie 139 437 zł, podatek od nieruchomości 5329 zł, obsługa PHP 5904 zł. Zakup materiałów, bo był remontowany po mieszkaniu, lokal po mieszkaniu był remontowany na gabinety lekarskie, kwota 76 519 zł. I pozostałe koszty, jak zakup znaczków pocztowych, uwarunkowa, środków czystości, papierów, kwota 46 860 zł. I jak te wszystkie wydatki dodając, jest to kwota 1 706 557
31 grudnia na koncie podstawowym w banku spółdzielczym wynosił 336 574 zł oraz należności od Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie zaświadczenia za miesiąc grudzień kwota 159 390 zł. Zobowiązania krótkoterminowe, które nie zostały dokonane ze względu na to, że faktury i kiedy za chwilę wpłynęły, jest to kwota była 27 304 zł, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu. Tak jak powiedziałem, de facto dochody nad wydatkami na plus były 46 758 zł. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu tej uchwały. Dochody, tak jak pan powiedział, cztery dochody zostały zrealizowane, wydatki poniesione. Jedna tutaj pozycja, wydatek, pozycja numer 12, ona akurat z roku na rok jakimś kosztem jest dla zakładu, natomiast w stosunku do ubiegłego roku jest dwa razy wyższa. To jest składka Nowolubelski, Związek Lekarzy i Porozumienie Zielonogórskie. Nie wiem właśnie dokładnie, co to jest za składka, ale jest, nie da się ukryć, że jest dwa razy wyższa. To znaczy, no jest wyższa, to znaczy, że no tam to ryzyko jest lekarz odpowiedzialny, że jeżeli jakiś błąd lekarski, to oni muszą, to jakby ich było policzka na tym stopniu. Lekarzy. Pomimo tego, że też słabo zatrudnienie o dwie osoby. To nasze jedno. W sumie o jedną osobę. A w zasadzie nie. Oni się zwolnili, bo została przyjęta następna osoba pielęgniarka i jeszcze ktoś pracuje. Także zatrudnienie jest utrzymane to samo, co było, tylko że zmienił się może osoby. Rozumiem, słyszę. Proszę, jeżeli są jeszcze jakieś uwagi, spostrzeżenia, wnioski. Jeżeli nie ma, to przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za. Przechodzimy do realizacji dalszej części naszego porządku obrad. Podpunkt 5 punktu 7 dzisiejszego porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Podpunkt 4, przepraszam. Wpłynęła do Rady Miejskiej petycja, która została została zgodnie z procedurami rozpatrzona, także na dzisiejszej sesji będziemy ustosunkowywać się do tej petycji w formie uchwały. Jeżeli są jeszcze jakieś wnioski, spostrzeżenia dotyczące tego tematu. Tematem właśnie tej uchwały zajmowała się też Komisja Wniosków i Petycji, która zaopiniowała pozytywnie przygotowaną odpowiedź dla nadawcy tej petycji. Petycja tak bezpośrednio nie dotyczy tutaj nas jako samorządu terytorialnego. Możliwe, że tak te sprawy niektóre, które są w petycjach poruszane, kierowane do jednostek samorządowych, one powinny trafiać dużo, dużo wyżej. Jednocześnie myślę, że te podmioty, które nadają, mają świadomość tego, że my nie jesteśmy kompetentni, żeby rozpatrywać albo podejmować jakieś działania, sugestie, opinie na tematy, te, które są w petycjach dotyczące działań rządu,
dotyczące przepisów, które mamy w kraju, ordynacji wyborczych, konstytucji, jednak trafiają do nas, my nie mamy możliwości przekazania tego wyżej, musimy to rozpatrzyć i odpowiedzieć. Także jeżeli nie mam... Mam pytanie, krótkie, przepraszam, a kim w ogóle jest ta pani Teresa? Tak, ona to ona wysłała, tak? Tak, to jest... A kim jest to zgodnie, kto ona reprezentuje? Nic nie wiemy. Proszę bardzo, w tym temacie radna Piotrowska Maria. Komisji Spraw Wniosków Szczerówki chcę powiedzieć, to jest samozwańczy prezydent naszego państwa, który bodajże jesienią złożył przysięgę na zamku na nocy. Także tak to wygląda. Ja też mogę być taki. Z tego co czytałam, ta pani jest artystką, projektantką mody. Także tyle wiem. Dziękuję. Proszę. Dziękuję bardzo za tą odpowiedź pani radnej. Jeżeli nie ma więcej uwag do przedstawionego, do przyjmowanego za chwilę projektu uchwały, to bardzo proszę, przechodzimy do przegłosowania. Uchwała, głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały. Dobrze, bardzo, może właśnie przeczytamy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Bardzo proszę panią sekretarz. Uchwała Rady Miejskiej w Wodzibożycach z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 9 ust. 2 i artykuł 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach Rada Miejska w Wodzibożycach uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z petycją pani Teresy Garland określonej w treści petycji jako zaprzysiężony prezydent obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia przez Radę Miejską w Wodzibożycach poparcia i złożenia deklaracji w zakresie umocowania warunkowego i chwilowego jako organu sterującego i jako organu reprezentującego naród polski na zewnątrz Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konsultacyjny, która w przypadku braku rządu i prezydenta wskaże osoby do objęcia zarządzaniem najważniejszych resortów, Rada Miejska w Wodzibożycach pozostawia uznać ją za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Wodzibożycach do zawiadomienia wnoszącej petycję o sposobie jej rozpatrzenia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak, dziękuję pani sekretarz. Będzie oczywiście to uzasadnienie zamieszczone, tak jak wszystkie sprawy i nasze dokumenty, które są związane z rozpatrywanymi i wpływającymi do nas petycjami, będzie to zamieszczone w biuletynie informacji publicznej gminy Wodzibożyce. Głosowanie w sprawie przyjęcia tej uchwały. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta 13 głosami za. Kolejny punkt naszego dzisiejszego porządku obrad jest to punkt 5 punktu 8, a więc przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Teresy Garland w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego. Uchwała numer
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Teresy Gawron w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego. I tu również w paragrafie pierwszym, w punkcie pierwszym tego projektu mamy następujący zapis. Po zapoznaniu się z petycją pani Teresy Garland dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego, Rada Miejska w Mazurkach uznaje jako bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Mazurkach do zawiadomienia wnoszącej petycję o sposobie jej rozpatrzenia. Oczywiście też komisja wniosków i petycji zajmowała się tematem również tej petycji. Ta petycja też wymagałaby od nas ingerencji w te przepisy, które mamy, które działamy w naszym kraju w oparciu o konstytucję, o organy wykonawcze, czyli rząd, organ ustawodawczy, Sejm przygotowują ustawę i nie mamy kompetencji, żeby wnikać w te dokumenty i je jakoś krytykować albo sądzić, czy są takie, czy inne. W tym momencie też objaśnienie zostało przygotowane i też zostanie zamieszczone i adresatowi przesłane w odpowiedzi na tą wnoszoną petycję. Petycja spełniła wszystkie parametry, żeby być rozpatrywana właśnie w ten sposób, czyli że jej finiszem, jej po prostu rozstrzygnięciem jest podjęcie uchwały przez radę, która musi się zebrać, żeby taką uchwałę podjąć. Była petycja, miała określonego nadawcę, miała określony przedmiot, była skierowana do nas, były podane też dane adresowe, gdzie kierować odpowiedź, ale że nie mamy tych kompetencji, żeby takie rzeczy tutaj wspierać, pomagać i rozstrzygać, także rozstrzygamy takie projekty. Jeżeli nie ma więcej uwag do przedstawionego projektu, to bardzo proszę, przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Również ta uchwała została przyjęta 13 głosami za. Jeżeli państwo radni nie będą mieli nic przeciwko, to bym zaproponował przerwę po punkcie 11, czyli po debacie nad raportem i udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi. W tym momencie realizujemy w dalszym ciągu nasz porządek obrad. Kolejnym jego punktem jest podpunkt 6 punktu 8 dzisiejszego porządku obrad, a więc podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Janowskiemu. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie projektu. Uchwała Rady Miejskiej z dnia dzisiejszego w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Janowskiemu. Rada Miejska w Mazurkach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się powiatowi Janowskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji zadań pod nazwą budowa komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim wraz z jednostką ratowniczo-gaśniczą w Janowie Lubelskim na potrzeby komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim w kwocie 20 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania jej wykonania określone zostaną w odrębnej umowie między gminą Modliborzyce a powiatem Janowskim. Paragraf 3. Upoważnia się burmistrza Modliborzyc do zawarcia umowy z powiatem Janowskim określającej warunki udzielenia tej pomocy. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Komendant Państwowej Straży Pożarnej Janowa Lubelskiego zwrócił się do wszystkich samorządów na terenie gminy i powiatu Janowskiego o wsparcie, dofinansowanie na opracowanie dokumentacji na budowę Państwowej Straży Pożarnej. Z tego względu, że warunkiem było otrzymania dotacji, tam są w planach modernizacyjnych państwowych służb komenda ujęta, jest to tylko około 24 miliony złotych. Natomiast warunkiem było, żeby wejść ten program, że komenda wykaże swój udział, no i to chciała wykazać się udziałem w postaci dokumentacji, jak również działki lokalizacyjnej pod to
chciałby lokalizację zapewnić zapewnił starostwo wspólnie tam. Komenda natomiast na opracowanie dokumentacji zwrócono się do samorządu. No, w związku z tym, że działają na naszym obszarze, postanowiliśmy, żeby zacząć to zadanie inwestycyjne w kwocie 20 tysięcy. Zresztą o taką kwotę wnioskował też komendant Państwowej Straży Pożarnej. Wtedy są pytania. Bardzo dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Jeżeli nie ma uwag, a więc przechodzimy do przegłosowania. Kto z Państwa prawnik jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za. Kolejny punkt dzisiejszego porządku obrad to jest punkt siódmego, przyjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Bardzo proszę, pan burmistrz przedstawi projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej z dnia dzisiejszego w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Paragraf pierwszy. Określa się wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik nr 1 niniejszej ustawy. Paragraf 2. Określa się wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego stanowiący załącznik nr 2 niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mazurzy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2021 roku. Proszę Państwa, wcześniej te wzory, wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, jak i deklaracje o dochodach, one były określone i z tego ośrodek czy mieszkańcy korzystali. W tej chwili zmieniła się ustawa i te same wzory, ale musi być to przyjęte uchwałą Rady Gminy, że te, są przyjęte uchwały. Dlatego postanowiliśmy na dzisiejszej sesji przygotować, że to od 1 lipca obowiązuje. Powiem, że na dzień dzisiejszy przez ostatnie 2 lata nikt z takich nie korzystał z dodatku mieszkaniowego, ale mimo to musimy mieć dokumenty przygotowane, bo jeżeli ktoś by spełniał kryteria i chciał złożyć wniosek, musi złożyć to na odpowiednim druku zgodnie z przepisami. Jeżeli są jakieś pytania, to... Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie ma, a więc przechodzimy do jego przegłosowania. Kto z pań panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta 13 głosami za. Kolejny punkt naszego dzisiejszego porządku obrad to jest podpunkt 8. Podpunkt 8 punktu 7. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Mazurzyce na rok szkolny 2021 na 2022. Bardzo proszę, pan burmistrz przedstawi projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej z dnia dzisiejszego w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Mazurzyce na rok szkolny 2021-2022. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Do zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców określa się średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2021-2022 w następujących wysokościach. Olej napędowy 5,28, benzyna 95, 5,21, benzyna 98, 5,58, gaz 2,52. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mazurzyce. Uchwała wchodzi w życie po 15 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, czyli z mocą obowiązującego w nowym roku szkolnym.
Państwa, my te średnie ceny, jeżeli jest kilka stacji na terenie gminy, to z kilku stacji zbiera. Natomiast jeżeli jest jedna stacja, tak w przypadku naszej gminy jest Orlen, no to średnia cena z 3 miesięcy, Orlen nam przysłał, jaka była średnia cena i to średnia cena, jeśli wstawili. Zgadza się, że już w tej chwili to praktycznie te ceny są wyższe, no ale my na podstawie określonego czasu to jest zrobione. Także w tym czasie, kiedyśmy otrzymali te średnie ceny z 3 miesięcy, tak te ceny się kształtowały. Jeżeli są jakieś pytania, to... Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przedstawienie projektu uchwały. Proszę, czy są uwagi? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta 13 głosami za. Kolejnym punktem naszego dzisiejszego porządku obrad jest podpunkt 9 punktu 7, a więc przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku. Rada Miejska w moich budżetach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. I zwiększa się dochody w dziale 851 ochrona zdrowia, rozdział 85-195, paragraf 0970, kwotę 12 412 zł, środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na transport osób na szczepienia oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych. W dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 95-205, paragraf 2020 o kwotę 74 100 zł. Jest to dotacja z ministerialnego programu wspieranie jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania milczenie nie zawsze jest złotem. Dział 852 pomoc również społeczna, rozdział 85-295, paragraf 2700 o kwotę 4398 zł 56 groszy. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację programu Wspieraj Seniora. Następnie dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo, rozdział 01042, paragraf 6610 o kwotę 80 tysięcy złotych. Jest to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania inwestycyjnego, modernizacja czy przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Michałówka od kilometra 0660 do kilometra 1296. Następny dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział 90-095, paragraf 0870 o kwotę 10 tysięcy z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Sprzedawaliśmy ciągniki, różne sprzęty i tutaj wyszło o 10 tysięcy więcej, bo tam wcześniejśmy wprowadzali. Następny dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział 90026, paragraf 2460 o kwotę 7 tysięcy złotych. Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu refundacji części poniesionych wydatków na utylizację odpadów i generatorów domowych związanych z COVID-19. I dział 801 Oświata i Wychowanie, rozdział 801-53 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, paragraf 2010 o kwotę 62 135 78 groszy. Dotacja na zakup podręczników szkolnych na rok 2021-2022. Razem zwiększenia dochodów jest to kwota 250 046 zł 34 groszy. Punkt drugi. Dokonać zmian wydatków budżetu gminy w roku zgodnie z załącznikiem
numer 2 tej uchwały. Zadanie, zwiększenie wydatków, dział 010, rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą modernizacja, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Michałówka. Po co wcześniej czytałem od kilometra 660 metrów do kilometra 1296 w kwocie 187 tysięcy, z czego 80 tysięcy mamy dofinansowanie. Następny dział 600, transport i łączność, rozdział 60013, drogi publiczne i wojewódzkie. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa chodnika po drodze wojewódzkiej w Sojczynie na gruntach gminy Modrzuce w kwocie 50 tysięcy. Tu chcemy rozpocząć, bo też w tamtym roku pozwolenie na budowę chodnika składało się z dwóch części. Jeden najkrótszy odcinek tam pozwolenie straciło, natomiast drugi odcinek ma ważność do końca lipca i musimy rozpocząć przynajmniej parę metrów wybudować tego chodnika, żeby po prostu pozwolenie było dalej aktualne i mogliśmy się starać o środki zarządu województwa na dofinansowanie, gdzie tam jest dofinansowanie przez marszałka. Następny rozdział 60016, drogi publiczne gminy, wprowadza się zadanie inwestycyjne, przebudowa drogi w Sojeszynie drugim w kwocie 18 tysięcy złotych. To jest opracowanie dokumentacji, bo w miesiącach sierpień, wrzesień będzie nabór wniosków do programu przebudowy dróg lokalnych. Opracowanie dokumentacji w Sojeszynie drugim to jest od Sojeszyna pierwszego do kierunku Potoczka. Dokumentacji i złożenie wniosku do przebudowy, gdyż w tym programie trzeba też brać pod uwagę, że musimy wybierać takie drogi, które spełniają kryteria, które są brane w tym konkursie, żeby uzyskały jak najlepsze punktacje i znalazły się na dofinansowaniu. Jeżeli będziemy starali drogę, która nie spełnia pewnych kryteriów zgodnie z wymogą ustawy o transporcie, no to wtedy tych punktacji nie otrzymujemy. I ten wniosek jest na koniec listy albo kiedy jest spełnia wymogów i jest niebrany pod uwagę. Następnie dział 60016, drogi publiczne gminy. Zwiększa się wydatki na remonty dróg gminnych na kwotę, o kwotę 30 tysięcy złotych. Dział 750, administracja publiczna, rozdział 75, promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększa się wydatki o kwotę 5 tysięcy na dotację dla starostwa powiatowego w Janowie Lubelskim na wspólną promocję powiatu i gminy podczas wyścigu kolarskiego Tour Polonii, który ma być 9 sierpnia, który będzie przejeżdżał przez naszą część gminy, a mianowicie Wasiekie, Wierzchowiska drugie, no, krocie na granicę Wierzchowic pierwszych, Węgryska, Antolin w kierunku Piłarskim. Następnie dział 754, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75, 411. Komendy powiatowe i Państwowe Straży Pożarnej zwiększa się wydatki o kwotę 20 tysięcy. Jest to przeznaczenie na tą dokumentację, o której wcześniej mówiłem i podejmowaliśmy uchwałę. Następnie rozdział 75-421. Zarządzanie kryzysowe zwiększa się wydatki na realizację zadań szacunkowych o kwotę 2 tysiące złotych z przeznaczeniem na zakupy związane z ochroną przeciw COVID-19. Następny dział to jest 801, oświata i wychowanie. Tu po prostu w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki o 200 zł na realizację zadań statutowych. Następnie 801,50 zwiększa się wydatki o kwotę 40 270, z czego na wynagrodzenie 40 na realizację zadań statutowych 271 zł. Następny dział to jest 851, ochrona i zdrowia. Rozdział 85-195 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 12 412 zł, z czego na wynagrodzenie kwotę 12 i na realizację zadań statutowych na kwotę 412. To jest związane z tym COVID-19, które tam mieliśmy dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego. Następny dział 852, pomoc społeczna, rozdział 85-205.
Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa się w dacji ogółem na kwotę 126 100 zł. Na realizację programu milczenie nie jest zawsze złotem, z czego na wynagrodzenie 17 i na realizację zadań statutowych kwotę 108 499 zł. Rozdział 85-295 pozostała działalność, zwiększa się wydatki na zadanie pod nazwą Wspieraj seniora o kwotę 4398 zł, z czego na wynagrodzenie 3700 i na realizację zadań statutowych 683 zł. I następny dział 900 gospodarka komunalna, rozdział 90017. Zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się wydatki o kwotę 30 tysięcy zł z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wodnogorzycach, zmiany niezbędne, modernizacje wodociągów i kanalizacji, z tego względu, że tutaj po prostu Zakład Gospodarki podwyżki poszły później, w związku z tym dwóch pracowników trzeba było od sprawy wypłacić, nie jest w stanie, dlatego jako samorząd na inwestycje możemy i tutaj właśnie zwiększamy. Jeżeli nie będzie wykorzystana dotacja, no na koniec roku, na koniec grudnia będzie zwrócona w tej wielkości, która nie zostanie wykorzystana. I następnie dział 926 kultura fizyczna, rozdział 9261 obiekty sportowe, zwiększa się wydatki o kwotę 11 tysięcy z przeznaczeniem na prace remontowe na boisku gminy. Oraz zadania zlecone 801, to jest oświata i wychowanie, rozdział 801-53. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, zwiększa się wydatki na kwotę 62 135 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników. Razem zwiększenia wydatków jest to kwota 598 517 34 zł. Następnie zmniejsza się wydatki, bo niektóre kwoty są tutaj przesuwane. I dziale 600 transport wyłączny, rozdział 60013, drogi publiczne wojewódzkie, zmniejsza się w paragrafie 63 przeznaczone na pomoc finansową dla województwa lubelskiego o kwotę 268 tysięcy z przeznaczeniem na wydatki i majątkowe, o których wcześniej zamówiłem, na drogę i na ten chodnik przy drodze wojewódzkiej. Następnie dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421, zmniejsza się z zarządzania kryzysowego, mamy już półrocze, z rezerwy o kwotę 40 tysięcy złotych, czyli połowę rezerwy tej kryzysowej. Następnie dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401, świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 40 200 zł, z czego 40 jest wskazane na wynagrodzenie, a 200 zł na zadań statutowych. I rozdział 85-495 pozostała działalność, zmniejsza się wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 271 zł. Razem zmniejszenia wydatków jest to kwota 348 471 zł. Zmiany powyższe to zmiany samobilizujące się dokonane zostały na zasadzie przeniesione wydatków oraz prowadzenia nowych zadań finansowych ze środków pozyskanych w dotacji. Punkt trzeci, dokonać zmian w stanie wydatków na zadania inwestycji. Tam w załączniku trzecim jest w załączniku inwestycyjnym są to pokazane. Punkt czwarty, dokonać zmian w stanie wydatków kwot udzielanych w budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 też jest to wprowadzone i dokonać zmian w stanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem 5. I tak, po stronie dochodów jest budżet, jest to kwota 32 818 465 zł. Po stronie wydatków jest to budżet 34 498 448 zł. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wodnogorzycy. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Jeżeli są jakieś pytania odnośnie zmian w budżecie, to proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu tej uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy w bieżącym roku. Jeżeli są jakieś uwagi, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma, przechodzimy do przegłosowania. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały dotyczącej zmian w budżecie? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Można, bo źle nacisnąłem, można powtórzyć to głosowanie. Nie, nie miałem. Przewodnie. Nie miałem takiej intencji, po prostu gdzieś nałożył się jeden przycisk. Obejmujący prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Załącznik nr 2 do uchwały nr 21/124 z 2020 roku Rady Miejskiej w Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z założeniem nr 2 do niniejszej uchwały. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienie przyjętej wartości. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi uchwały. Zgodnie z tym, że pozmieniały się nam dochody, dlatego jest zmiana i prognozy wielofinansowej i według tych załączników jest wszystko w dobrej kondycji, tak sposobnie. Nie będę mówił bardzo dobrze, ale mogę. Dziękuję. Jeżeli są pytania, to... Bardzo dziękuję za przedstawiony projekt uchwały. Jeżeli nie ma uwag, to przechodzimy do jej przegłosowania. Pan panów radnych jest za przyjęciem uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta 13 głosami za. Kolejnym punktem naszego dzisiejszego porządku obrad jest debata nad raportem o stanie gminy Mątnie Wodyce. Raport został przekazany przez pana burmistrza, państwu radnym w terminie ustawowym, także do 31 maja. Materiał jest obszerny, była możliwość zapoznania się z tym materiałem, który obejmuje wszystkie zagadnienia, które tutaj na naszym terenie dotyczą mieszkańców, samorządu, przedsiębiorców. Są dochody, są wydatki.
Dobrze, bardzo dobrze. Najpierw tak, bo debata na to. Nie, zgodnie z procedurami, które związane są z tymi przepisami, które wprowadził raport, nie możemy przejść do wni. Dobrze. Raport jest w punkcie 12, uchwała na temat sprawozdań i laboratorium, to są punkty 13 i 14. Dobrze. To z mojej winy została ta kolejność, która została przesypana przeze mnie zakłócona, także szybko prostuję w tym momencie. Przechodzimy do. Dobrze, ale uchwała dotycząca udzielenia burmistrzowi wotum zaufania jest wynikiem debaty, którą w tej chwili rozpoczynamy. Ta przerwa jednak powinna być 10 minut wcześniej, ale jeszcze raz kontynuujmy. Jeżeli oczywiście radni nie protestują, nie ma sprzeciwu, to ta przerwa będzie po debacie i po uchwaleniu uchwały, po przyjęciu tej uchwały. W tym momencie przechodzimy, tak jak mówiłem, do debaty nad raportem. Materiał został przekazany. Nie zgłosił nikt chęci mieszkańców gminy Nowogrodzka, chęci zabrania głosu w takiej debacie, także w debacie będą mogli uczestniczyć w tym początkowie rady. Jeżeli oczywiście są jakieś tematy, które tutaj nasunęły się, jeżeli jakieś wskazówki dla pana burmistrza na przyszłość, bo na głos mieszkańców nie było, ponieważ jeżeli mieszkańcy wyrażą zgodę, to zgłaszają taką chęć udziału wzięcia w debacie na temat raportu przedstawionego przez pana burmistrza, ale nie było takich zgłoszeń, a więc w debacie tylko państwo radni biorą udział. Ewentualnie radni są przedstawicielami. Tak. No jeżeli nie ma żadnych spostrzeżeń dotyczących tego materiału, a może jednak ktoś się jeszcze zaktywuje. No może ja zabiorę głos, bo tak. Proszę bardzo, pan burmistrz na temat przygotowanego i przedstawionego raportu. To znaczy o raporcie każdy musi zapoznać, natomiast ja odnośnie pracy urzędu chciałbym się przedstawić, bo niekiedy się tak jest, to ja tam w gminie to jest nie się do, albo nudzę się, to tak bym tylko przedstawił, co, ile decyzji zostało wydanych w ciągu ostatniego roku. W 2020 roku decyzji podatkowych wydano 6743. Tam te są rozbite na poszczególne podatki, ale to ogólnie 6743. Decyzji przyznających stypendium burmistrza 12. Decyzji na sterach napojów alkoholowych 2, gdyż tak były nowe, które powstają albo się skończyły wcześniej, bo na przykład w roku 2021 już będzie 14, bo na ostatnim było posiedzeniu komisji, czy 15, a jeszcze będą może i następne. Decyzji na wycinkę drzew zostało wydanych 7. Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 69. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 8. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji 6. 22 uzgodnień dotyczących CZ
pozwoleń na aktualizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzającymi, zarządcy drogi. 8 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej. Wydano 701 podpisów aktów stanu cywilnego. Wydano 318 dowodów osobistych. Wydano 10 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. Wydano 5 decyzji postępowań rozgraniczających. Wydano 151 zaświadczeń o charakterze przeznaczeniu gruntu. Również wydano 571 zaświadczeń o stanie majątkowym podatników. I to myślę, że głównie opieka napędza nam tą robotę, ale trudno. 5 decyzji wydanych przez burmistrza zostały zaskarżone do samorządowego kolegium odwoławczego, które uchyliło jedną z zaskarżonych decyzji. Mieszkańcy gminy nie składali w roku 2020 skarg na akty wydane przez organy gminy. To takie w telegraficznym skrócie, co pracownicy robią w okresie wydania decyzji. Oprócz tego inwestycje, rozliczanie, pozyskiwanie środków, pisanie wniosków, to są inne rzeczy, ale to są decyzje, które są wydawane. Także naprawdę jest to, jeżeli ktoś chce pracować, jest to co robi. To są jeszcze jakieś tam spostrzeżenia. Ja mam pytanie, Adolfa. Czy pracownicy gminy zawodowej mają odpowiednie wynagrodzenie? Jakieś premie ja proponuję, ileż ja proponuję jakoś taką kiedyś na zasadzie książkę, tak jak ja wiem, opłat, gdyby to tak się przyszło, bo na przykład są niektórzy pracownicy, naprawdę perfekto sługują, zdarza się tego i to by dla Państwa był taki wskaźnik, mogę ewentualnie awansować jakaś premia i tak dalej. No jesteśmy, no żyjemy po prostu. Oczywiście. Żyjemy to było. To się zgadzam i naprawdę jeżeli interesant nieraz wychodzę z urzędu i właśnie taki komentarz daje, też miło słychać i ja to się zapisuję tam w pamięci. Ale nie wszystkie takie dobre słowa docierają do pana. Jeśli tak pan tylko jak ja wiem, kołcik, kopertę jakoś. Kopertę to nie składamy. Interesanta, bo ja zawsze przy pracownikach mówię, interesant ma, może być nieraz niechalczony, by się nie zdarzyć, ale ma być mile obsłużony i zadowolony wyjść. No, ale ja nie każdy problem jego jest w stanie do rozwiązania. Ja bym się ubierała, że trzeba właśnie ten pochwały bezpośrednio od pracownika. Mówię, dodatkowy psychologiczny motywacja taka, nie? A to ja im co rano ręką ściskam zawsze. Trzeba nawet ja taka prosto właśnie zmienionego dnia samorządowca, no. Ukłony osoby tu dla Państwa. Dziękujemy. Dziękujemy i tylko sołtysi nam złożyli życzenia. Dziękujemy. No, przepraszam Pani Przewodnicząca. W ramach raportu, który jest taką pozycją, która wszechstronnie analizuje sytuację w gminie, to też to głody, które jakoś komponował się oczywiście. Tak, jeszcze jedna uwaga, że raportu się nasunęła nam. Robienia. No bo 500 plus było, jest fajnym programem i to było mowa, że będzie dzietność w Polsce będzie się zwiększała. No i powiem, że w roku 2020 dzielnicie na całym się urodziło. 48 dzieci. To jest dwie klasy. Patrząc tak. Po gospodarstwu tak logi, to jest dwie klasy na całej gminie. Naprawdę. A część jeszcze może jest za granicą, bo oni są tu zameldowani, tu są zapisani, że urodzone, ale ile faktycznie będzie. Tak, tak. Czyli mniej podejrzewam jakoś na uczelniach. A, nie, bo ja też powiem, 49 się urodziło.
a z Warszawy 82. Także naprawdę tutaj powiem, że z roku na rok gmina liczbowo spada, maleje. Nie jest to takie drastyczne, ale po ileś tam osób w gminie jest mniej, z roku do roku bieżąco. I w każdej wiosce analizowałem to tak samo, to jest wygląda, że w większości wioskach tam dwie, trzy osoby, jedna jest mniej niż wcześniej, tak, w latach poprzednich. Także tutaj musimy zachęcać wszystkich, nie wiem co, jakie oddział działania, żeby nas więcej było. O, żeby nas więcej było. O, to jest najprostszy sposób na to. Dziękuję bardzo. Panu Burmistrzowi za zabranie głosu. Jeżeli nie ma głosów w debacie, to przechodzimy w takim razie do podjęcia uchwały. Bardzo proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Mokiworzycach z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia burmistrzowi Mokiworzyc wotum zaufania. Na podstawie artykułu 28a ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Mokiworzycach uchwala co następuje. Paragraf 1. Udziela się wotum zaufania burmistrzowi Mokiworzyc. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I uzasadnienie do tej uchwały. Zgodnie z artykułem 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym burmistrz Mokiworzyc co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport, które obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Burmistrz Mokiworzyc przedstawił Radzie Miejskiej w Mokiworzycach raport o stanie gminy. Po przeprowadzeniu debaty nad tym raportem postanawia się udzielić wotum zaufania burmistrzowi Mokiworzyc. Projekt przedmiotowej uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Mokiworzycach. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały. Z powodu trudności technicznych przejdziemy do przegłosowania imiennego wyżej wymienionej uchwały. Po wyczytaniu przede mnie pani radna, pan radny wygłasza formułę: jestem za, przeciw, wstrzymuję się. Radny Kapustala, jestem za. Radna Tęcza Danuta, jestem za. Radny Wielewa Mariusz, jestem za. Radny Parketa Zbigniew, jestem za. Radny Skupiński Marcin, jestem za. Radna Brych Marta, jestem za. Radna Woźniak Jolanta, jestem za. Radny Grzymała Piotr, jestem za. Radna Piotrowska Maria, jestem za. Radny Kucia Marian, jestem za. Radny Wielewa Wiesław, jestem za. Radny Wic Roman, jestem za. I Radny Kuźniński Michał, jestem za. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została jednogłośnie przyjęta 13 głosami za. Ogłaszam przerwę. Otwieram obrady po przerwie. Przystępujemy do realizacji pozostałego do zrealizowania porządku obrad zaplanowanego na dzisiejszą sesję. A więc podpunkt 13 punktu 8 dzisiejszego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy za rok 2020. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały.
Nie, nie, ma tylko zapewnione sprawozdanie opisowe. Dobrze, teraz szczegółowy plan tego punktu. Zapoznanie, podpunkt, litera A punktu, zapoznanie się ze sprawozdaniem ustawy wykonania budżetu gminy Nowy Goryce za rok 2020 oraz informacją o stanie mienia komunalnego. Proszę bardzo, pan burmistrz zabierze głos. Budżet na rok 2020 był uchwalony 31 grudnia, był zmieniany 31 razy w trakcie roku. 5 razy uchwałami Rady Gminy i 26 razy zarządzeniami burmistrza. Planowanych dochodów w budżecie w kwocie 31 782 870 zł wykonano na dzień 31 grudnia na kwotę 32 084 700 zł, co stanowi 101%, bo to jest 100,95%, także 101% wykonanie dochodów, o 1% większe. Wydatki na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano, czy wydano w kwocie 29 282 657 zł, co stanowiło planowanych wydatków 93,25%. Rok 2020 zakończył się nadwyżką budżetową, w związku z tym, że nie wykonano wydatków niż było planowane, nadwyżką budżetową w kwocie 2 800 000 przy planowanej w budżecie była planowana nadwyżka w wysokości 380 000 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania z tytułu kredytów wyniosły 10 635 774 zł, przy czym w tym okresie spłacono kredytów na kwotę 906 420 zł oraz zapłacono odsetki od tych kredytów w kwocie 266 500 zł. Chcę powiedzieć, że budżet za rok 2020 był realizowany zgodnie z możliwością pozyskania środków, co zawsze też mówię na każdej sesji, że w pierwszej kolejności robimy zadania, na które możemy pozyskać środki i dostać przynajmniej, bo tak to nie raz jest, to te przynajmniej 50% dofinansowania i realizować i zrobić coś więcej niż robić z własnych środków, bo tak jak powiedziałem, nadwyżka budżetowa wyszła na koniec roku 2800. Można było sobie jakieś pieniądze wydać w drogi budżetowej, tylko bez żadnej dotacji. I co? A tak to mamy możliwość tymi pieniędzmi podeprzeć się w roku następnym. Dlatego ta nadwyżka budżetowa, która zostaje, ona nie przepada. Bo to jak nieraz jest w rozliczeniach, w konkursach, że należy ją wydać do końca roku budżetowego, bo na następny rok nie przechodzi i jest do zwrotu, natomiast w budżecie gminy nie jest do zwrotu, ona przechodzi na rok następny i z tej nadwyżki podpieramy się przy składaniu wniosku czy realizacji nowych inwestycji w roku następnym budżetowym. I to jest bardzo ważne, że w samorządzie ta nadwyżka jest, bo zawsze można spodziewać się nieprzewidzianych wydatków, a wtedy jeżeli jest budżet rozpisany, można powiedzieć tak,
do zera, no to nie ma możliwości tych niespodziewanych wydatków pokrycia i wtedy zachodzi konieczność, że musimy podjąć decyzję o jakiejś rezygnacji z jakiejś inwestycji, no bo jeżeli wydatek jest konieczny, pilny, no to niestety jakaś powód czy coś, konieczność wykonania za określony czas. W roku 2020 taka sytuacja się nie wydarzyła, dlatego też gospodarowanie było to raczej gospodarne i myślę, że ten wynik też swoje odzwierciedla, że myśmy tutaj trzymali finanse w pewnym dystansie, żeby po prostu nie przekraczać, jeżeli wydatki są niekonieczne, żeby ich nie wydawać. Ja myślę, że Państwo otrzymali opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu. Ja to tak w skrócie przedstawiłem, jak tylko jest możliwe. Jeżeli są pytania odnośnie właśnie wykonania budżetu, to prosiłbym i zapraszam do dyskusji, bo z tego względu, że wszystko nas uczy. Natomiast, no może tak jeszcze przedstawił, co zostało w tamtym roku zrobione z inwestycji. No, była dotacja na przebudowę drogi powiatowej Mozyburzy Przewłażej dla starostwa powiatowego w kwocie 254 tysiące złotych. Przebudowa drogi powiatowej Mozyburzy-Przewidów, to jest na nie pożyłam, dokumentacja była wcześniej, a później była jak to poprawa czy uaktualnianie dokumentacji, w którym wniosek został złożony do Narodowego Planu Przebudowy Dróg na kwotę 14 tysięcy. Była dotacja na przebudowę chodnika, nie przebudowę, przepraszam, budowę chodnika w Stoleśnie Pierwszym dla starostwa powiatowego 248 tysięcy złotych, również do zakupu samochodu pożarniczego w Wierzchowiskach Pierwszych 249 tysięcy i ta dotacja akurat to był kredyt niskoprocentowy wzięty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Była też dotacja na budowę garażu dla OSP w Wierzchowiskach Drugich po tej 11 tysięcy. Tutajśmy robili garaż, gdyż samochód, który zakupiliśmy dla Wierzchowisk Pierwszych, a z Wierzchowisk Pierwszych samochód średni został przekazany dla jednostki z Wierzchowisk Drugich oraz dotacja do komendy powiatowej w Janowie Lubelskim Policji w kwocie 8 tysięcy na zakup pojazdów służbowych. Pozostałe wydatki, które były, to takie typowo już gminne, bo to były dotacje. Modernizacja drogi dojazdowej ze środków Fogru. Całkowity koszt to jest Brzeziny, Stojeszyn, jak tutaj jest tak na pogranicy. Całkowity koszt i inwestycje to była kwota 253 tysiące złotych, z czego otrzymaliśmy 30 tysięcy z nadleśnictwa i 127 z Urzędu Marszałkowskiego. Następnie była też odbudowa drogi Wierzchowiska Kamienna Góra. Inwestycja została zrealizowana na kwotę 50 tysięcy. Tam to było, bo tak fajnie brzmi, ale tam było po powodzi naprawa przejazdu na drodze w kierunku Dąbrowy po zerwanych płytach. Następnie przebudowa drogi gminnej w Zarajcu. Została to zrealizowana w całości, kwota 71 tysięcy złotych. Wydano też na aktualizację dokumentacji, to już kwota taka 676 zł. Zostało doposażenie na zamach, tutaj wykonano prac przy Szkole Podstawowej w Stoleszynie, jak i tam doposażono jedno urządzenie w Dąbrzu na kwotę łącznie 34 231 zł.
i odnawialne źródła energii, tam było dofinansowanie z województwa lubelskiego, wzrost kosztów dokumentacji to jest kwota 39 tysięcy. Chcę tu powiedzieć, że przy tych odnawialnych źródłach energii wczoraj został utworzony przetarg na odnawialne źródła energii, w związku z tym, że cena nie pokrywa się z kosztem, nie jest zadowalająca, zostanie ten przetarg unieważniony, zostanie ogłoszony następny przetarg, by po prostu uzyskać jak najlepszą cenę. Myślę, że uda się z tego względu, że no firmy też na początku to tak rozpoznają rynek, jeżeli widzą, że trzeba zejść z jakiś cen, no to to myślę, że uzyskamy. Także tutaj na tej zasadzie będziemy tutaj ogłaszali jeszcze raz przetarg i w najbliższym okresie, czyli jak mamy dzisiaj czerwę, którego sierpnia gdzieś powinien być zgodnie z 40 dni, tak jest. Unijny przetarg wskazuje się jednak, że w sierpniu powinno być otwarcie następnego przetargu i myślę, że uda nam się w końcu wyłonić wykonawcę. Odnośnie jeszcze, jeżeli jakieś są pytania, to proszę pytać, postaram się udzielać. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za zapoznanie nas z tym opisem wykonania budżetu. Jeżeli są jakieś uwagi, w tym punkcie, jeżeli nie ma, to litera B tego punktu. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym bilansem wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego gminy Mątliborzyce za rok 2020 w tym momencie. A teraz ustawię. Proszę panią radnik o przedstawienie tego bilansu. Państwo, jeżeli chodzi o bilans czy sprawozdanie finansowe, dostali też mailem na pocztę. Ja powiem tylko tak króciutko, bo bilans składa się z kilku elementów i podstawowym takim elementem to jest bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, znany się też bilansem gminy. Następnie jest to bilans jednostek budżetowych łączny, czyli wszystkie jednostki, które są na składzie gminy, tak jak u nas są szkoły, przedszkole i zakład gospodarki komunalnej. To takie sprawozdanie jest zbijane łącznie z tych wszystkich bilansów. Następne sprawozdanie to jest rachunek zysków i strat, też jest sprawozdanie łączne wszystkich jednostek budżetowych i zakładów i rachunek zysków i strat jednostek, też jako sprawozdanie łączne. Takim nowym sprawozdaniem, bo drugi rok, chyba czy trzeci rok funkcjonujący, jest to jakby informacja dodatkowa, która zawiera elementy opisujące także polityki rachunkowości i dodatkowo zmiany w środkach trwałych, bo w bilansie środki trwałe macie Państwo wykazywane wartości netto, czyli pomniejszone o wartość już złożenia. Stąd z roku na rok ta kwota środków trwałych jest jak gdyby niższa. W momencie, kiedy robimy nowe inwestycje i przyjmujemy te środki trwałe z inwestycji, to ta kwota jest podwyższana. Natomiast jest wykazywana wartość netto, czyli pomniejszona o nowe. Ja skupię się na omówieniu bilansu gminy, czyli to, co jest w zasadzie najważniejsze, czyli środki pieniężne, kredyty, jakie gmina ma zadłużenie i jaki stan środków pieniężnych na koniec roku. I tak na koniec roku 2020 środki pieniężne na rachunkach bankowych, na wszystkich rachunkach bankowych to była kwota 3 981 416 zł 61 groszy. Jeżeli chodzi o należności, które gmina posiadała, gdy wykazuje się należności od budżetu, są to dochody zbierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane przez Ministerstwo Finansów dotyczące roku poprzedniego, ale które wpłynęły na rachunek bankowy w roku styczniu roku następnego. Jest to łączna kwota 111 214 zł i kwota na należności jest to kwota 77 670 zł 22 grosze, która znajdowała się na rachunku GOPS-u i została przekazana w styczniu następnego roku na rachunek budżetu. Jeżeli chodzi o kredyty, to łączna kwota zadłużenia na koniec roku wynosiła 10 635 774 zł.
czego 931 420 zł są to zobowiązania, które przypadają do spłaty w roku 2021, czyli raty, które w tym następnym roku przypadają. Natomiast te, które przypadają w latach następnych, to jest 9 704 354 zł. Ja przypomnę, że składają się na to kredyty i obligacje, które gmina wyemitowała w latach 2017-2018. I ostatnim rokiem spłaty tego zadłużenia to jest rok 2033, tak jak też wiele rzeczy w pewności jest zaplanowane. I gmina też posiada zobowiązanie wobec budżetu, czyli były to rozliczone dodatki, które nie zostały zwrócone na końcówkę w styczniu zgodnie z przepisami, bo gmina ma obowiązek zwrócić niewykorzystane dodatki do 31 stycznia i była to kwota 50 779 zł 71 groszy. Oczywiście, jeżeli chodzi o rozliczenia międzygrupowe, to w grudniu wpłynęła część oświatowa subwencji dotycząca stycznia, którą się wykazuje w tym sprawozdaniu. Ona znajduje się na rachunku, ale dotyczy roku następnego, czyli wydatków, które przekazały się od ministerstwa na styczeń 2021 i była to kwota 357 627 zł. I w związku z tym to tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani skarbnik za przedstawienie bilansu. Przechodzimy, jeżeli są uwagi, to zatrzymamy się w tym punkcie, jeżeli nie ma. To przechodzimy do litery T punktu 11, a więc przedstawienie uchwały Planu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu wykonania budżetu gminy Montegorzyca za rok 2020. W tym punkcie proszę o zabranie głosu panią sekretarz. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Montegorzyca w 2020 roku. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie po analizie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Montegorzyca w 2020 roku na podstawie artykułu 13 punkt 5 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych uchwala co następuje. Opiniuje się pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Montegorzyce w 2020 roku. Tutaj mamy uzasadnienie do tej uchwały. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upoważniony przepisami ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych do wydawania opinii o przedkładanych przez burmistrzów sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy. Skład orzekający ocenia poprawność formalno-rachunkową sprawozdań oraz zgodność z prawem przedstawionego w sprawozdaniach przebiegu wykonania budżetu. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2020 roku burmistrz Montegorzyc przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie 2 kwietnia 2021 roku. Skład orzekający, opiniując sprawozdanie z wykonania budżetu, korzystał z danych zawartych w sprawozdaniach sporządzonych stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, a także zapoznał się z analizą sprawozdania dokonaną przez Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Po dokonaniu analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2020 roku skład orzekający stwierdza, że sprawozdanie zawiera informacje określone w artykule 267 ust. 1 punkt 1 i ust. 2 oraz artykule 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, a ponadto dane o wykonanych przychodach i rozchodach budżetu, zadaniach inwestycyjnych, programach i zadaniach sfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dotacjach udzielonych z budżetu gminy, dochodach udzielonego rachunku dochodów oraz wydatkach nimi sfinansowanych, a także informacje o zobowiązaniach oraz należnościach gminy wraz z opisem działań podejmowanych w celu ich wyegzekwowania. Wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące,
stosownie do artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie sporządzone zostało prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym. Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy dołączona została informacja o stanie mienia komunalnego. Informacja zawiera dane określone w artykule 267 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający przypomina o obowiązku terminowego regulowania zobowiązań w stosunku do artykułu 44 ust. 3 punkt 3 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie ze sprawozdaniem RP28S z wykonania planu wydatków budżetowych zobowiązania wymagane na koniec 2020 roku wyniosły 2189,39 zł. Opinia składu orzekającego nie uwzględnia oceny celowości wydatkowania środków ani gospodarności wykonujących budżet w zakresie realizacji zadań własnych gminy, bowiem należy to do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Modlitorzycach i jej komisji. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2020 roku i akt sentencji uchwały. Dziękuję bardzo za przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przechodzimy w tym momencie do litery D, a więc do przedstawienia stanowiska Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu w roku 2020 wraz z wnioskiem do Rady Miejskiej w Modlitorzycach o udzielenie absolutorium burmistrzowi Modlitorzyc. Proszę bardzo, przewodnicząca komisji pani Kasia Danuta. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Modlitorzycach z dnia 2021 roku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za 2020 rok oraz wniosku do Rady Miejskiej w Modlitorzycach o udzielenie absolutorium burmistrzowi Modlitorzyc. Komisja Rewizyjna obradująca w składzie Danuta Tęcza, Zbigniew Parpeta, Roman na podstawie artykułu 18 a ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jest moje dziennik ustaw 20 roku pozycja 713 oraz artykuł 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 37 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Tekst jednolity dziennik ustaw 2019 roku pozycja 869 ustala co następuje. Zaopiniować pozytywnie sprawozdanie finansowe gminy Modlitorzyca za 2020 rok. Zaopiniować pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Modlitorzyca za 2020 rok. Zaopiniować pozytywnie informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2020 rok. Wystąpić z wnioskiem Rady Miejskiej w Modlitorzycach o udzielenie absolutorium burmistrzowi Modlitorzyc z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Kolejnym punktem procedury zmierzającej do głosowania na temat absolutorium jest przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Modlitorzycach o udzielenie burmistrzowi Modlitorzyca absolutorium za rok 2020. W tym punkcie proszę o zabranie głosu panią sekretarz. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Modlitorzycach o udzielenie absolutorium burmistrzowi Modlitorzyc z tytułu wykonania budżetu w 2020 roku. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie po zapoznaniu się z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Modlitorzycach z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2020 rok oraz wniosku do Rady Miejskiej w Modlitorzycach o udzielenie absolutorium burmistrzowi Modlitorzyc w związku z artykułem 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala co następuje. Opiniuje się pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Modlitorzycach z dnia 2 czerwca 2021 roku
o udzielenie absolutorium burmistrzowi Mocy Bożej z tytułu wykonania budżetu w 2020 roku. Uzasadnienie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upoważniony przepisami artykułu 13 punkt 8 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych do wydawania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej organu stanowiącego w sprawie absolutorium. Skład orzekający dokonuje oceny wniosku Komisji Rewizyjnej na podstawie kryteriów zgodności z prawem. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Modli Bożycach wraz z uzasadnieniem wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 7 czerwca 2021 roku. Skład orzekający dokonał oceny wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Modli Bożycach o udzielenie absolutorium burmistrzowi Modli Bożyc, biorąc pod uwagę uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Modli Bożycach w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2020 rok oraz wniosku do Rady Miejskiej w Modli Bożycach o udzielenie absolutorium burmistrzowi Modli Bożyc wraz z uzasadnieniem. Z dokumentów tych wynika, że przed sformułowaniem wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Modli Bożyc Komisja rozpatrzyła wymagane dokumenty w stosunku do artykułu 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu w 2020 roku. Sprawozdanie roczne burmistrza Modli Bożyc z wykonania budżetu w 2020 roku oraz pozytywną opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy w 2020 roku. Skład orzekający zapoznał się również z analizą wniosku Komisji Rewizyjnej dokonaną przez Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Wydział nie wniósł uwag do wniosku. Analiza wyżej wymienionych dokumentów daje podstawę do pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Modli Bożycach o udzielenie absolutorium burmistrzowi Modli Bożyc z tytułu wykonania budżetu w 2020 roku. Dziękuję Pani Sekretarz za przedstawienie uchwały składu orzekającego. W tym momencie przechodzimy do litery F punktu 11, a więc rozpoczynam dyskusję na temat przedstawionych materiałów, sprawozdań, opinii i uchwał. Materiały były przedmiotem obrad komisji, wędrowały do regionalnej, wróciły i w tym momencie, jeżeli nie będzie uwag, to przejdziemy do zamknięcia dyskusji i przejdziemy do kolejnego punktu. Rozumiem, że nie ma, a więc zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu 12, podpunktu 12 punktu 7 dzisiejszego porządku obrad, a więc przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020. Projekt uchwały przedstawi Pani Sekretarz. Bardzo proszę. Uchwała Rady Miejskiej w Modli Bożycach z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Modli Bożycach po rozpatrzeniu przedłożonego przez burmistrza Modli Bożyc sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Modli Bożyce za 2020 rok zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Modli Bożyce za 2020 rok. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zleca się burmistrzowi Modli Bożyc. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały.
przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Pojawiły się jakieś kłopoty jednorodnego, może za chwilę zaktualizuje się. Tak, ja poczekamy chwilę. Dziękuję za pomoc panu z biura rady. Dziękuję za głosowanie. Informuję, że uchwała została przyjęta 13 głosami za. Kolejny punkt dzisiejszego porządku obrad, do którego przechodzimy w tym momencie, to podpunkt 13 punktu 7, a więc przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Nowej Gorzy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020. Dlatego właśnie w tym momencie procedura, cała uchwalenie budżetu i bardzo proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Wątpliwożycach z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Modliborzy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 uchwały z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 271 ust. 1 uchwały z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf 1. Rada Miejska w Modliborzycach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Modliborzyce za rok 2020 oraz informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdaniem finansowym, bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego gminy Modliborzyce za 2020 rok, uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Modliborzyce za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2020 rok wraz z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium burmistrzowi Modliborzyc, uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Modliborzycach o udzielenie burmistrzowi Modliborzyc absolutorium za 2020 rok, udziela absolutorium burmistrzowi Modliborzyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Modliborzyc. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo dziękuję pani sekretarz za przedstawienie projektu uchwały. Proszę bardzo, czy są jakieś w tym punkcie uwagi? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do przegłosowania. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Modliborzyc. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że przy
obecnych 13 osobach, wszystkie zagłosowały za, także uchwała została przyjęta jednogłośnie. W tym momencie panu burmistrzowi składam serdeczne gratulacje w imieniu radnych Rady Wiejskiej z tytułu otrzymania absolutorium, które wieńczy wykonanie budżetu w 2020 roku. W roku, który był specyficzny, bo to jednak rok, który przyniósł nam trudności, przyniósł wielki stan niepewności związany z pandemią. Jedno jest jednak pewne, że jeżeli będzie pan burmistrz miał z równie dużym zaangażowaniem, dołoży swoje wieloletnie doświadczenie i fachowość zatrudnionej kadry, to jestem pewny, że przy uchwalaniu następnych absolutoriów Rada Miejska będzie również przychylna. Gratuluję. Dziękuję. Za udzielenie absolutorium, za wsparcie przy zmianach w budżecie, bo to była też decyzja Państwa Radnych. Te zmiany, które dokonywane były robione i się zaakceptowane i ten budżet zamknął się. Również dziękuję pracownikom Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, pracownikom gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych, bo to wszyscy my pracujemy na to, żeby ten budżet w jakiś sposób zrealizować go jak najlepszej formie, żeby przyniósł efekty naszym mieszkańcom. Tak również i są wysądza niekiedy podpowiedź, wskazówki, że tu trzeba zwrócić uwagę, bo tam coś nie zrobione, nie ociągnięte. Za to jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. Miło jest tak. Utrzymywać się w tym celu. Dziękuję bardzo. Gratuluję jeszcze raz i tak przemawiam. Dziękuję. Kontynuujemy. W naszym ciągu kontynuujemy realizację dzisiejszego porządku obrad. W tym momencie zakończyliśmy punkt, który obejmował uchwały. I przechodzimy do kolejnego punktu, a więc punkt 8 dzisiejszego porządku obrad, odpowiedzi. Nie chodzi o przepraszam. Na początku dzisiejszej sesji był wprowadzony nowy punkt. Był zmieniony porządek obrad i teraz przechodzimy właśnie do tego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu Senior Plus w Modli Bożycach. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej z dnia dzisiejszego w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia opłatności za pobyt w dziennym domu Senior Plus w Modli Bożycach. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w dziennym domu Senior Plus w Modli Bożycach prowadzone przez partnera kilka decyzji Sądu Miejskiego zwanym dalej dziennym domem. Paragraf drugi. Opłaty za pobyt w dziennym domu obejmują korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez dzienny dom. Wysokość opłaty uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej. Miesięczna opłata za pobyt w dziennym określa poniższa tabela. Przy korzystaniu osoby samotnie jest to dochód 701 zł. Jeżeli jest to w rodzinie, jest to 528. Jeżeli nie przekracza ten dochód, to te usługi są świadczone nieodpłatnie. Jeżeli jest od 100 do 150% tego dochodu, jest samotnie gospodarzem 37,50, w rodzinie 52,50. Od 150 do 200% dochodu tego, o którym mówiłem, samotnych 52,50, w rodzinie 67,50. Powyżej 200 do 250 samotnie 67,50, w rodzinie 82,50. Od 250 do 300% dochodu w samotnie gospodarujące 82,50, w rodzinie 97,50. Powyżej 300 do 350% dochodu 97,50, powyżej w rodzinie 112,50 i powyżej 350% dochodu
jest to kwota 112 zł 50 groszy i w rodzinie 127 zł 50 groszy. Paragraf trzeci. Osoby skierowane do dziennego domu na okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy ponoszą opłatę, o której mowa w paragrafie 2 ustęp 3 według następującej zasady. Opłatę należną od osoby skierowanej na cały miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i mnoży się przez ilość dni pobytu. Czyli za każdy dzień wtedy jest wyliczana i jest pobierana. Paragraf czwarty. Opłata za pobyt dzienny domu wnoszona jest przez uczestników na rzecz dziennego domu w okresach miesięcznych w terminie do 10 miesiąca następnego miesiąca. Paragraf piąty. Nie pobiera się opłaty za dni nieobecności pod warunkiem zgłaszania jej kierownikowi dziennego domu na co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, chyba że powiadomienie to nie było możliwe z powodu proszowych. Paragraf szósty. Wykonanie uchwały powiada się burmistrzowi. Paragraf siódmy. Traci moc uchwała numer 4/15 z 2018 roku Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia opłatności za pobyt w dziennym domu seniorów plus wolny wózka. Paragraf ósmy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. I dziewiąty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Tutaj organ prowadzący, czyli kareta, piszę do urzędu właśnie, żeby podnieść, ustaliliśmy, że to jest wzrost w stosunku do tego, co było w roku 2018, 50%, także to jest tak, myślę, że to tak rozsądnie. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały. Jeżeli nie ma uwag, nie widzę, to przechodzimy do jej przegłosowania. Kto z Pań Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za. W najkrótszym ciągu realizujemy nasz porządek obrad, punkt 8 dzisiejszego porządku obrad, odpowiedzi na interpelacje radnych, to pomijamy, bo nie było. I punkt 9, zapytanie i wolne wnioski radnych i gości zaproszonych. Bardzo proszę w tym punkcie na początku o głos. Dlaczego na początku? Dlatego, że chciałbym przedstawić dwa stanowiska radcie gminy Włodzowice w związku z różnymi prowadzonymi rozmowami. Pierwsze stanowisko dotyczy sprawie propozycji wydzielenia 30% środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 i podziału ich pomiędzy powiaty ziemskie. Dlaczego takie stanowisko jest rozmawiane i dyskutowane? Dlatego, żeby bo nie zawsze jest jeden konkurs i dla wszystkich samorządów dużych i małych. I najczęściej te małe samorządy mają ciężko się przebić, żeby otrzymać środki na inwestycje lokalne, które są potrzebne do realizowania. Jeżeli były wydzielone te 30% z regionalnego programu i które by były skierowane na powiaty ziemskie, to wtedy w powiecie było powołane komisja samorządowcy i oni by decydowali, jak te pieniądze rozdzielamy, na jakie inwestycje. I myślę, że by było to w miarę sprawiedliwe z tego względu, że tak jak mamy Leśny Krąg grupę, która tam mamy ustalone, czy centralskie umowy, jeżeli przypada na każdy samorząd tyle, to nikt nikomu nie wchodzi, każdy samorząd korzysta. Natomiast w innych konkursach mogłyby samorządy startować też do innych konkursów już poza tą pulą. Dlatego odczytam takie stanowisko i niech się rada wypowie w formie, czy przyjmuje je za, czy nie. W związku ze złożoną marszałkowi województwa lubelskiego w dniu 26 marca 2021 roku propozycją wydzielenia 30% środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego na lata
2021-2027 i podziału ich pomiędzy powiaty ziemskie, Rada Gminy Mocy Bożyce, kierując się troską o mieszkańców i rozwój gospodarczy naszego powiatu, przychyla się do wyżej wymienionej propozycji. Biorąc pod uwagę dobre praktyki w zarządzaniu, wdrażaniu oraz wykorzystywaniu funduszy europejskich przez województwo lubelskie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat oraz zaufaniu, jaki cieszy się samorząd powiatowy oraz gminny, a także z uwagi na to, że to właśnie samorządy najlepiej znają potrzeby swoich lokalnych społeczności i ich problemy, powinniśmy dążyć do decentralizacji zarządzania wyżej wymienionymi funduszami. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu samorząd powiatowy w porozumieniu z samorządami gminnymi i przy współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych mógłby decydować o tym, na jakie projekty powinny być przeznaczone te środki. Propozycja przyczyni się do upodmiotowienia samorządów w procesie rozdysponowania funduszy, a wydzielone środki z Generalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego powinny pomóc w realizacji zadań m.in. z zakresu infrastruktury lokalnej, ochrony środowiska, edukacji, cyfryzacji czy ochrony zdrowia. Jednocześnie postulujemy i wnosimy do Zarządu Województwa Lubelskiego o podjęcie działań mających na względzie dobro i rozwój lokalnych obszarów wiejskich przez dopracowanie wniesionej propozycji i wydzielenie 30% Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 i rozdysponowanie środków finansowych między powiaty ziemskie. Ja myślę, że to jest zasadne. Czy tak się stanie, trudno w tej chwili powiedzieć, ale naprawdę, tak jak powiedziałem na początku, na przykładzie Stowarzyszenia Leśny Krąg, gdzie mamy pulę pieniędzy na, bo to jest stowarzyszenie, obejmuje tylko wszystkie samorządy powiatu janowskiego, gdzie mamy pulę pieniędzy i tutaj naprawdę rozdysponowujemy to rozsądnie, tak żeby każdy z tego tortu, jak to się nieraz mówi, skorzystał. I tutaj przy tym wydzieleniu na powiaty ziemskie tak samo robiło, że każdy z tego tortu. Natomiast do dużego tortu województwa nie wszystkie jednostki się załapią, bo duże projekty, samorządy większe mają duże projekty i nieraz chodzi 5-10 projektów i cała pula na dany konkurs jest już rozdysponowana. I nie ma. I te małe samorządy, gdzie mają nieraz trudności z dofinansowaniem, mają problemy. Dlatego myślę, że to jest stanowisko zasadne, żeby właśnie przyjąć, jaka będzie decyzja. Zobaczymy. Tutaj nikomu nie zabieramy, po prostu walczymy o swoje pieniądze, które też się należą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to stanowisko będzie prezentowane. Jest potrzebne, bo możemy dzięki niemu przyjęcie tego stanowiska jest potrzebne, bo dzięki temu możemy zyskać, a to jest jakaś niemierzalna korzyść i jeżeli po prostu trzeba i mamy wolę, jeśli my radni chcemy poprzeć, to może po prostu przegłosimy, żeby to w protokole było uwidocznione i żeby był ślad, że popieramy takie działanie. A jednocześnie proszę bardzo za chwilę o ten głos panu radnemu, a jednocześnie umożliwimy organowi wykonawczemu naszej gminy, żeby powoływał się na to stanowisko, które popierając przed chwilą postawione właśnie, przedstawione nam, będziemy mogli tak jakby wesprzeć w działaniach na zewnątrz. Proszę bardzo, radny pan Mariusz Wielewa. Dziękuję. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tu Pan również bardzo, myślę, że precyzyjnie przedstawił intencje tego i nie budzi wątpliwości ani moje, myślę, Państwa też nie. Ja tylko pytanie, ponieważ to jest inicjatywa, rozumiem, powiatowa, czyli samorząd. Nie, 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 proszę, czy to jest inicjatywa lokalna, gminna, czy też może samorządy? To jest inicjatywa samorządów województwa lubelskiego. Samorządów województwa lubelskiego. Tych małych samorządów województwa lubelskiego. A czy Pan Burmistrz ma tak, nie wiem, wiedzę na temat, jak podchodzą do tej kwestii inne samorządy, jeśli chodzi o, nie wiem, nasze gminy sąsiadujące tam. To znaczy, tutaj trudno mi powiedzieć, natomiast byłem na spotkaniu samorządu, gdzie było nas około 130 z województwa lubelskiego. Powiem wprost, ci samorządowcy, którzy nie otrzymali z programu
Rządowego Funduszu Inwestycji na Rozwój są niezadowoleni i widzą w dalszym ciągu zagrożenie. Dlatego chcemy, żeby te pieniądze wydzielone i w jaki sposób mogły wszystkie samorządy równo korzystać. Także myślę, że niektóre samorządy może nie będą podejmowane, natomiast to my musimy w jakiś sposób dać sygnał, że no chcemy te pieniądze. Nam się też, jak mówię, też należy. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś uwagi, bo jednak byłbym za tym, żeby przegłosować, mając na względzie te potencjalne korzyści, które możemy osiągnąć, a tracić, tracić raczej. No traci, to nic nie traci. Dobrze, jeżeli nie ma więcej uwag, to no po prostu przez podniesienie ręki, żeby ten protokół został uzupełniony o takie stanowisko, kto jest poparciem tego stanowiska przedstawionego przed chwilą w sprawie właśnie tego podziału przydzielenia środków. Kto jest za? A może będzie prościej, jak zapytam, kto jest przeciw i kto się wstrzymał. Wobec braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, rozumiem, że wszyscy głosowali, stanowisko zostało przyjęte 13 głosami za. Proszę bardzo, pan burmistrz, jeszcze kolejny temat. Jeszcze jeden temat, proszę państwa, bo też to dotyczy inwestycji na drogach powiatowych. Też bym chciał tutaj, żeby Rada wyraziła swoje opinie. Chodzi o inwestycje drogowe wspólnie z powiatem janowskim. Proszę państwa, uważam, że za drogi powiatowe odpowiada zarząd powiatu. Natomiast my jako samorządy i w większości, można powiedzieć, ten na terenie województwa lubelskiego, nawet z którejś gminy Stawiska mi mówiła, jak regionalna kontrolowała, to mówi, czemu wy tyle płacicie, nikt w żadnych samorządach. Tak, w większości samorządów jest, że na drogach powiatowych jest 50-50. 50 powiat, 50 gmina. I jeżeli jest dotacja, to dotacja odejmowana, to jest resztę zielone porówno. Natomiast w naszym samorządach bez akceptacji, bo trzeba też jasno powiedzieć, bez akceptacji samorządów było ustalone, to powiat ustalił, że jest 65 powiat, 55 gmin. Uważam, to jest też niesprawiedliwe. Jestem i zawsze mówiłem, że jestem skłonny dołożyć 50 na 50 i róbmy to, bo tak jak powiedziałem, do dróg gminnych powiat nam nie dokłada. My dokładamy do zadań, na które, czy za które odpowiada powiat. I on powinien być wdzięczny za to, że my i 50% dajemy. Bo naprawdę, my mamy też dużo zadań, które realizujemy, a nie mamy środków zewnętrznych wystarczających, przykładowo oświata. Dlatego prosiłbym tutaj też, żeby Rada zajęła stanowisko. Ja jestem za tym, że 50 na 50 i niech to zadanie realizowane nawet w tej chwili opracowanie dokumentacji jest przepychanka między powiatem a nami, no bo oni 145 oni, a 55 gmina, tak, jak oni nie wchodzą, no to jest ich zadanie. No ich zadanie. To jest raz. Druga sprawa, tak jak powiedziałem, w rządowym tym programie gmina Jamozy Bożyce, nie wiem, składała w pierwszym naborze 5 wniosków, tyle ile było możliwe, w drugim naborze 3, w następnym naborze 3. Myślałem, że się gdzieś pomylą i jest jeden wniosek przemknie się. Nie pomylili się. Powiat, inne samorządy otrzymały to finansowanie, natomiast gmina Mazowsze nie otrzymała. Nie wiem, mogą mnie nie lubić jako burmistrza, bo nieraz powiem to, co myślę, no ale tych wyborców, mieszkańców, którzy tutaj mieszkają i oddali głos, no to nie wiem, za co każą. Przez to, że kto inny rządzi, no to nie da się tego wytłumaczyć w jaki sposób. Dlatego jestem za tym, żeby przyjąć to dzisiaj na 5 razy. Tym bardziej, że samorząd dostał pieniądze na szpital, bo tam było niby te 5%, że na szpital otrzymał w tej chwili około chyba 8 czy 7 milionów, także nie już nie chcę, żeby nie był wiarygodny około. Także duże pieniądze otrzymał i myślę, że tutaj jest, żeby na podrogach powiatowych już było 50 na 50.
i wszyscy samorządy tak mówią, ale nikt nie jest otwarty, żeby powiedzieć i powiedzieć, no ma być, bo tyle my jesteśmy w stanie jako samorząd wyłożyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sprawa mi się też istotna, bo też osobiście kilka razy się zastanawiałem, dlaczego droga powiatowa, a takie samo. Taki podział jest tych kosztów, te proporcje, no i ja tu myślę, że panie burmistrzu, tym mówieniem to różnie to jest. Wystarczy, żeby szanowanie, szacunek jakiś był między tymi poszczególnymi samorządami na różnych szczeblach. Chyba o to najbardziej chodzi, żeby jednak. A jeżeli możemy też wesprzeć taką inicjatywę i gdzieś to wzmocnić, to rozumiem, że to można to też wykorzystać, jeżeli to będzie wzmocniony sygnał, to myślę, że też warto takie stanowisko przyjąć przez głosowanie i zawrzeć w naszym protokole dzisiejszej sesji. I bardzo proszę radny pan Mariusz Wielewa. Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie burmistrzu. Do tej kwestii chciałbym się odnieść. Rzeczywiście od jakiegoś czasu te propozycje przy realizacji zadań wspólnych z powiatem są 45 po stronie powiatu, zarządcy dróg, słusznie pan zauważył, i 55 po stronie gminy. Ale stwierdzenie, że drogi są powiatowe czy gminne, to państwa to nie oddaje prawie, bo drogi są nasze wspólne. Bo czy ona ma kategorię droga gminnej czy powiatowej, czy administratorem jest gmina Janów czy powiat Janowski, to są drogi, którymi wszyscy się poruszamy. I ja się jednej rzeczy boję, podejmując taką uchwałę, bo skąd się te propozycje wzięły? No na jak nie wymyślimy, panie przewodniczący. Ja myślę, że na konwencie samorządu, nie wiem, czy 2-3 lata temu, takie propozycje zostały ustalone. I teraz ja się jednej rzeczy boję, bo pan burmistrz powiedział, że w tej chwili są przepychanki z powiatem, jeśli chodzi o partycypowanie w koszty dokumentacji na drogę w ciągu drogowym możliwości tych listów. I ja się boję, że są pieniądze, że tak się wyrażę, nie powiem, że obiecane, ale z dużą szansą otrzymania pieniędzy zewnętrznych, a w wyniku takich właśnie przepychanek i podjęcia uchwały o tym, że chce 50 na 50, a powiat bardzo powie, że nie wchodzi wtedy, możemy po prostu nie otrzymać dofinansowania na remont tej drogi. No tu z drugiej strony, no szkoda byłoby, bo pan mówił wcześniej też powiedział w jednym wystąpień, że zawsze to wkładamy tam, gdzie są pieniądze zewnętrzne, a tu prawdopodobnie będą duże pieniądze zewnętrzne i taka szansa się może za jakiś czas nie powtórzyć, więc ja nie wiem, czy tak sprawę stawiać na ostrzu noża i podejmować stanowisko w formie, nie wiem, uchwały, czy też po prostu stanowiska, czy po prostu, no nie wiem, czy pani burmistrz dogada się na najbliższym konwencie po prostu zawsze, no jako 7 jednostek samorządowych wchodzących w strukturę powiatu, właśnie z powiatem. Bo ja się tego boję, że po prostu no, podejmujemy takie stanowisko, powiat, no nie daj Boże, twardo powie, nie, to nie wchodzimy. No i co? I w tym momencie kto jest pokrzywdzony? Powiat czy gmina? Nie, się gmina. Są tym gminowa, bo droga się będzie robiła. No i nie wiem, no to proszę bardzo, to o to chodzi. Dziękuję. Proszę pan burmistrz. Proszę państwa, no nie jest trochę prawda, nie do końca. Dlaczego? Na przykład na wierzchowiskach, pamiętacie, to były może nie wszyscy, ale była dyskusja na temat nadzwyczajna sesja zwołana i było, że powiat załatwi 60% i było, jak będzie powiat załatwi 60%, to my wchodzimy wtedy 55, gmina daje 45 powiat. Okazało się, że jest 50% dofinansowania, a powiat dostał, więc finansowanie jest 50 na 50, zgodnie z ustaleniami i nie dyskutuję, bo tak było ustalone. Jest inna, w innej gminie jest droga budowana, też jest 50 do 50. Natomiast tutaj, proszę państwa, dokumentacja, ten odcinek pierwszy na razie i też będę się tutaj teraz przedstawię. Prosiłem, jak był składany wniosek, złóżcie starostwo wniosek od możliwości do końca dokumentacji. Nie posłuchano mnie, tylko złożono od wiaduktu w stronę do końca Ciechocina. Też tego nie rozumiem. No, oni nas nie rozumią, oni nas nie słuchają. A tym bardziej, że jeszcze dalej powiem, tym bardziej, że udało mi się, bo różnie to było, jeszcze liście rezerwowe, jeżeli dojdzie do realizacji, będą oszczędności, udało się, że ten wniosek ma dofinansowanie 80%.
Nie 60, nie 70, 80%. Czyli naprawdę za niewielkie pieniądze był cały odcinek zrobiony. No ale nie słuchano. Czyli nas nie słuchają, to my mamy słuchać. I jeżeli nie wyjdzie, to my mamy dokumentację w dalszym ciągu gotową. No bo ta dokumentacja nie będzie zrealizowana. Czyli ją trzeba powtórzyć. No bo nie zaczniemy dalej robienia drogi, jak tego odcinka nie będzie zrobione. Dlatego uważam, że tutaj naprawdę nie to, że chcę pokazać, tylko chcę też bronić finansów gminy. Finansów gminy. I przykładowo jest różnica na tej drodze przy 80%. Jest dofinansowania i kosztory się ostatnio porozumienie podpisali, też już nie traktuje się, bo już skoro ma 80% dofinansowania, dobrze, 55% zapłacimy, bo jest dofinansowanie duże, ale jak będzie 50%, to będzie różnica by była 700 tysięcy, gdzie ja muszę więcej dać niż podat. To skąd my te pieniądze mamy wziąć? To jest duże pieniądze. To są naprawdę duże już pieniądze. Dlatego prosiłbym, żeby Rada podjęła takie stanowisko. Jeszcze, Panie Burmistrzu, Wysoka Rada, jeszcze jeden głos, chyba mój, w tej sprawie. Pojawiło się to stwierdzenie, targuje się. Targuje się negocjacje, targowanie, to zawsze będzie, będą trwałe takie spotkania, takie zmierzające, żeby wypracować coś wspólnego. Jeżeli się takie precedensy gdzieś tam pojawiają, że Pan Burmistrz o tym wie, że są możliwości, to my w takim targowaniu nie bierzemy udziału, tylko z dyrektorem, czy to ze starostem, nie bierzemy udziału, ale jeżeli mamy poprzeć osobę, która nas reprezentuje, żeby miała jakieś poparcie, argumenty dodatkowe, to myślę, że no warto. Na negocjacjach nie będziemy, ale jakimś tam drobnym, symbolicznym procencie w tej kwocie będziemy uczestniczyć. A jaka ona będzie, negocjacje pokażą moim zdaniem, bo to dzisiaj tego też nie przechodzi, nie nikomu nie zagwarantujemy, ani nie mamy pewności, jak to się potoczy. To sobie nie znam się w taką wiedzą. Znaczy jest nic, że nie wiem. No to zawsze tam, gdzie są finanse, tam są niestety te interesy są stronne. I tutaj no mi się wydaje, że każdy już myślę ma jakieś rozeznanie, wiadomo, że to nie będziemy nie będziemy tutaj mogli mieć pewności. Proszę Pan Radny, jeszcze Piotr, czy ma Pan? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, generalnie o tym rozpoznanie, tak, zdanie. To jest ciężko. Jesteśmy do końca w temacie. Była sesja nadzwyczajna, na której była dyskusja, która finansowana podania inwestycyjnego. W tym momencie musimy na przyszłość jakby się określić, tak, czy robimy 5-50, czy nie robimy w ogóle. Wszystko zależy od tego, co stawiamy jakby na szali, tak? Co mamy, jakie mamy argumenty, co możemy stracić, co możemy zyskać. Takie opowiedzenie się teraz na przyszłość, nie wiem, czy nie jest za wczesne, tak? Czy nie należałoby taki ponowić sesji nadzwyczajnej w przypadku jakichś właśnie takich targów, no bo coś tak czuję, że zaczyna się polityka. Albo jakaś niepotrzebna dyskusja, tak? Jakieś, no inwestycja to inwestycja. Nie finansowania, jak rozumiem, w powiecie są 45 do 55, prawda? Tak, tak. Jakieś jest 50 na 50, także to. I to wynikło z czego na przykład, że 50 na 50? No bo duża inwestycja, droga, no to trzeba bardzo nie jest w stanie udzielić. No tak samo i my nie jesteśmy w stanie. Bo niekompletna inwestycja bardzo duża, to wtedy podejmijmy decyzję, że jest 50 na 50, czy to już na zasiądę teraz zdecydować przy każdej decyzji? Ja myślę, że to wejdzie do kalendarza stałego, że będzie 50 na 50, bo to, jak powiedziałem, w jedynym powiecie w województwie lubelskim, gdzie taka jest dofinansowanie wysokie ze strony gmin, przerzucone na gminy może tak w tym stopniu. I dlatego chcąc mieć argumenty do negocjacji, bo to ja muszę mieć poparcie, bo tak to powiedział, że Rada chce, tylko burmistrz nie chce. Ja przedstawiłem, o co walczę i dla kogo walczę. Ja walczę dla swoich mieszkańców. Czy ty się w stanie walczyć? Czyli po prostu przegramy.
Jak nie spróbujemy, to nie, to, to nic też nie, nie zobaczymy. Ale będzie samorządowy. No, ale ja chcę mieć poparcie też rady w tym zakresie. Stanowisko rady. Nie poparcie, stanowisko rady. Nie potrzebna polemika. Debatujemy na następny temat, który jest tylko stanowiskiem. Został zaprezentowany. Nie jesteśmy do końca w temacie rady, słusznie mówi. Możemy polegać tylko na stanowisku, na opinii, na wiedzę osoby, która nas reprezentuje i na własnych spostrzeżeniach, które każdy może w tym momencie nam powieścić czy przekazać. Sytuacja dotyczy dróg, także to są zawsze duże koszty i dotyczy sytuacji tu i teraz. To stanowisko zostało zaprezentowane tu i teraz, także ja proponuję go przegłosować tu i teraz, a kolejne rzeczy to będziemy, to przyszłość pokaże. Także kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tego stanowiska? Kto jest, a to trzeba przeliczyć. Jeszcze raz. 8 osób, 9 osób zagłosowało za. Jeżeli dobrze policzyłem. I teraz kto jest przeciw przyjmowaniu takiego stanowiska? Przy braku. I kto się wstrzymał podczas tego głosowania? Jest 4 osoby. Przyjęliśmy w tym momencie stanowisko w tym kształcie zaprezentowanym, popieramy, jeżeli chodzi o to, że reprezentowanie nas i negocjacje jest w przypadku takich dużych inwestycji kosztownych, a drogi jednak są takimi inwestycjami. Przekazujemy teraz to stanowisko do realizacji. Kontynuujemy dzisiejszy porządek obrad. Punkt 10 trwa, także jeżeli są jeszcze jakieś wolne wnioski. Bardzo proszę radnego przywała. Dotyczących badań wytycznych, ponieważ na planie badań wytycznych na 2021 rok mamy rozpoczęcie inwestycji dotyczącej energii odnawialnej, tak, źródeł. Wiemy, że wiemy, no, z tego co można się dowiedzieć z mediów, zmiany dotyczące rozliczenia energii, prawda, odnawialnych źródeł energii mają w tym momencie być wprowadzone. Czy pan burmistrz nie uważa, że może być jakieś niebezpieczeństwo realizacji tej inwestycji, tak? W tym lub przyszłym roku. Chodzi mi, tutaj mam na myśli o jakby konkretnie rezygnację poszczególnych osób, w temacie. I jeszcze taka inwestycja dotycząca termomodernizacji budynku Ostrawolica pierwsza. Na ten temat już rozmawialiśmy parę lat temu i ponawiam pytanie dotyczące tej inwestycji. Czy uda się, może nie w tym roku, ale w przyszłym, takie środki zabezpieczyć na taką inwestycję? Wiemy, że budynek w momencie bez takiej termomodernizacji no podlega delikatnemu czy tam powolnemu niszczeniu, tak? Sprawa, modernizacja, termodernizacja, szeregowanie środki unijne wchodzą w grę, żeby tą inwestycję finansować. Co do takich zadań i elementów bieżących, jest taka sytuacja w ulicy pierwszej, jest tu drogi, tutaj za mostem brak materiałka miennego, to znaczy jest taki uskok, tak, na zakręcie. To jest poprawa bezpieczeństwa, jeśli byłaby taka sposobność, aby uzupełnić tą dziurę. Dodatkowo wiemy, jaką mamy teraz pogodę. Jeśli chodzi o burzę,
i w związku z tym udrobnienie rowów przydrożnych. Też akurat okolica Rudza. Są te rowy przepuste, niedrożne, to znaczy jest tam naniesiony piach przy taki element byłby do wykonania, żeby zabezpieczyć się przed lewonymi skutkami tych burz i udrobnienie tych przepustów. No i oczywiście ulica druga cały czas liczy na ten temat dotyczący drogi i dokumentacji. Budowy drogi w części drugiej, tej ulicy drugiej. I cały czas liczymy, że ten zapis pojawi się w zadaniach inwestycyjnych. Mam nadzieję, że w tym roku po jeszcze może następnym czytaniu budżetu, ale panie zmiana w budżecie środki finansowe by się nalazły na finansowanie tego zadania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze? Proszę bardzo, radny Mariusz Dylego. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu. Trzy krótkie tematy. Pierwszy temat to jest chodnik przy ulicy Piłsudskiego w Mądrzegorzyna. Tutaj od strony zasadzie można powiedzieć tam na wysokości gminy w kierunku aż do końca, czy do państwa fali. Nie wiem, czy jakaś rozmowa była z generalną dyrekcją prowadzona, czy też nie, ale są bardzo duże ubytki. I tu już nie panie. W tej chwili są takie ubytki w tej kostce, że po prostu niebezpiecznie jest tam przechodzić. Ubytki wprost. Ja nie mówię, że są różnego rodzaju jeszcze wyboje, nierówności, bo gdzieś się tam zapadła kostka, ale w tej chwili no, nawet już miejscami tej kostki nie ma, więc bardzo prawa strona, tak, rada i później dalej. Więc bardzo bym prosił może o wystąpienie do generalnej dyrekcji. Myślę, że w ramach jakiejś poprawy takiej no, bieżącej byłoby to możliwe. Drugi temat, który mam, to jest temat zbiórki odpadów komunalnych. Podpisaliśmy umowę na zbiórkę odpadów komunalnych. Mamy harmonogram tej zbiórki, on jest dostępny dla nas wszystkich, ale moje spostrzeżenie poradnego, ale też i w rozmowach z mieszkańcami, no troszkęśmy chyba chcieli zaoszczędzić kosztem ochrony środowiska. Dlatego, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych, w tym opon ruchu polozbiórkowego, odbywa się raz w roku, w październiku. Prace remontowo budowlane trwają cały rok. Meblujemy mieszkania cały rok. Opony zmieniamy najczęściej na wiosnę i jesieni. I proszę Państwa, pojawiają się opony w rowach, pojawiają się wersalki w rowach, pojawiają się telewizory w lasach. Ja rozumiem, że Jerzyna jest nowoczesna, może by chciała oglądać telewizję, ale to chyba nie o to chodzi. Po prostu, teraz zupełnie poważnie, powinniśmy jednak umożliwić. Nie wiem, czy to jest możliwe w tej chwili, ale jeżeli mamy trzok, to może po prostu umożliwić oddanie tego w tej chwili. Nie jest to, wiem, że takie łatwe, ale też w przyszłości zadbać, żeby może po prostu jednak częściej albo była ta zbiórka, albo po prostu udostępnić plac na trzoku, gdzie mógłby mieszkaniec oddać odpady te, o których mówię, wielkogabarytowe. Naprawdę dlatego, że w tej chwili to jest kosztem ochrony środowiska. Myślę, że wszyscy poruszamy się drogami, jeździmy, widzimy, co się znajduje w tej chwili w rowach. Oczywiście, jeżeli mówimy o tym, że ostatnia powódź wydobyła jakby to wszystko, tak? Bo to było gdzieś tam w ziemi. A to nawet nie o tym mówię. To pojawiły się naprawdę opony, pojawił się jakiś gruz taki niekoniecznie ekologiczny, wyrzucany gdzieś tam, znowu wyłożony do lasu, bo takie kiedyś były przyzwyczajenia, tak? Wywieźmy do dołu od lasu. No i tak, ja wiem z czego to wynika, po prostu z kosztów chcieliśmy, ale mówię, no nie zawsze te koszty są najważniejsze. I trzeci element to już taki, myślę, że dosyć miły dla pana burmistrza i dla rady też w imieniu mieszkańców osiedla pana Deśnictwem w Mądrzegorzycach. Dziękuję za nowy asfalt i nową nawierzchnię, w ogóle za budowę drogi ulicy Mickiewicza. Powiem tak, warto było czekać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Przekażę głos panu burmistrzowi już na sam koniec. Widzę kolejne zgłoszenie z sali. To jest Iwona Litowska, proszę bardzo. Ja panie burmistrzu chciałam wspomnieć o tym przetargu na to, jak będzie wakacje, żeby po prostu ten przewoźnik po dzieci odbierał to na później. Bo godzina ta 5, 7 to jest naprawdę rano. A te dzieci są małe, bo trzeba mieć do trzeciej randy tam dalej. Także żeby to było mniej.
Następna sprawa, jakaś równiarka na to wyraźnie, bo tam się przydało wspólnego, czy osobą mieszkania tej dziennikarzu. I chciałam się zapytać o drogę na Jędzurę, czy tam coś będzie robione, bo teraz jak ten wiadukt mamy zrobiony, elegancka, czy coś tam rurzewy kurz, tak żeby się przydała tam też jakaś droga. Dziękuję bardzo. Jeszcze, czy są jeszcze jakieś zapytania ze strony Rady Gości zaproszonych sołtysów? Jeżeli nie ma, to tak już podsumowująco przekażę głos panu burmistrzowi. Przekazuję. Dziękuję. Może zacznę od jednej sprawy zaległej, która na takim sekcji zgłaszała mi brak szyb na jacie przystankowy tej w Młodybożycach. I dzisiaj zostały wymienione. Dzisiaj. Ale zaraz mówię dlaczego. To firma, gdzieśmy kupowali te wiatry przystankowe, jest Aleksandrów Kujawski. Ona produkuje tam. I myśmy złożyli zamówienie. Natomiast oni, no z dwoma szybami to wyszło drogo. Natomiast zbierają zamówienia, zbierają i jadą w dany rejon Polski i przywożą. Także przywiezły załatwione, pani radna jest. Wywiązałem się z tego, co mówiłem, że dokonam. Ale to ze względu też na koszty tak długo trwało, bo mogłem przywieźć tam ekspresem, nie? Ale to by kosztowało prawie dużo. Jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, tak jak było, to tak jak mówiłem przy projekcie, czy przy sprawozdaniu, przetarg jest robiony i teraz unieważniony, będzie następny. Jak będzie, trudno im powiedzieć. No, chcemy osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy, żeby mieszkańcy nie płacili dużo. No, czy nam to się uda, czy nie. Natomiast z tymi to się mówi o ustawie innym sposobie rozliczenia, już zaczynają krążyć, że to może nie od tego roku wejdzie, bo jeżeli chcemy, trzeba też jasno powiedzieć, jeżeli chcemy, żebyśmy nie płacili kar za emisję CO2, to rząd musi to tak stosować taką politykę, jak do tej pory stosował. Bo ten sposób rozliczenia, który był korzystny dla odbiorców i oni budowali. Oni budowali te małe fotowoltaiki na domach gospodarczych, mieszkalnych, oni robili. Natomiast jeżeli to się zmieni, tak jak jest, było zakładane już w wersji w propozycji, no to stanie ten szał budowy fotowoltaiki, no bo nie będzie korzystny. Dlatego zdaje mi się, że stąd oni wyciągną wnioski, że może jeszcze trzeba przesunąć o rok czy coś z tego względu, żeby po prostu jeszcze mieszkańcy wybudowali, żeby ten 30% tam jakieś mamy, już nie pamiętam, jeżeli mówił na 100%, jakieś do odzyskania, zamontowania i to musimy zrealizować, bo inaczej to będą nas duże kary nakładane i będziemy płakać, a chyba nie na tym nam zależy. Jeżeli chodzi o termomodernizację budynków w ulicy Pierwszej, no tutaj zobaczymy na ostatnim zebraniu strażackim, wyszły policji tam strażacy duchowie i nie tylko druhny, też bo tam coś druhny w jednostce. Zostali ten temat, myślę, że jakaś tam nic na nadziei jest, ale nie będę na razie mówił, bo nie chcę zdradzać się lepiej, jak będzie zrobione i będzie wtedy jakieś mówienie, a okaże się coś, że znowu coś nie wyjdzie, coś nigdzie nie dopnie i nigdzie nie zostanie zrealizowane, nie chciałbym po prostu zbyt głośno o tym mówić. Robię przy dużo, ten brak kamieniu przy moście, to nie jest problem. Myślę, że w najbliższym czasie tam uporamy się w wierzchowiskach z odmulaniem przepustów głównej mierze, bo jest zapchany jeden pod drogą podatową i też w dalszym ciągu następnych do poprzedniego stanowiska. My przejechaliśmy 5 km drogi podatowej w ramach tego, że chcieli pobudować, żeby ta nasza inwestycja była i przez 5 lat teraz ponosimy koszty utrzymania. Tego nam nikt nie zwraca i nikt nie refunduje.
ale chcieliśmy, wzięliśmy i robimy, utrzymujemy. Jeszcze bodajże chyba dwa lata, co będzie z tym. I taka duża woda naniesie nam mu, jedziemy i koszty ponosimy. I mówię, w tamtym roku bodajże 250 tysięcy takie nas kosztowało to utrzymanie tej drogi, tego 5 kilometrów. Także to nawet z racji tego, że powinien powiat też wziąć to pod uwagę, że my naprawdę dajemy pieniądze. To nie tak, że tylko żądamy albo chcemy dużo więcej. Jeżeli chodzi o Robert Przydrożny było, Wolnica druga, czwarte pytanie było zapisane. A, budowę drogi. No zobaczymy, tutaj była rozmowa z tym pierwszym właścicielem, czy jak on się nazywa? Widz, z panem Widzem. Miał on się zgłosić do gminy, mieliśmy tam to ustalić, podpisać. No bo kwestia od niego trzeba, no nie da się bez jego zgody, czy akceptacji zrobienia w ogóle cokolwiek. No bo on jest pierwszy. Pierwsza jego działka i z tego co mi mieszkańcy mówili, była rozmowa prowadzona, miał się zgłosić, także zobaczymy, że to później będziemy w jakimś stopniu to stale do przodu podział do Policła. No tak, że wyraża zgodę, aby żeby mu porządek zostali ten czas. To mówię. I tego w tej sprawie nie ma żadnej uwagi. My to na pewno dotrzymamy. No, no. Ale były tak, żeby kupić, odkupić, różne były. To były różne argumentacje. Też nic nadziei. Nie, no jeżeli on wyraził, że zgłosi się i piszemy jakieś porozumienie. No to znaczy bo ogólnie zrozumieć to, że mapy się zleciły do celów projektowych. Także mapy do celów projektowych są zlecone, także to tam nie to, że tam się nic nie robi, robi się. To jest kwestia tylko uzgodnień i dopiero. Jeżeli chodzi o chodnik, to wystąpimy do Zarządu Dróg Krajowych o to poprawę. Tam jest pewien odcinek na końcu chodnika. Koniec chodnika jest po gminy, bo tam jest w pasie drogowym i tam będzie, nie wiem, jest gminy. Ja już to sprawdzałem, bo nawet nie odśnieżali, gminy odśnieżali zimnie, bo nawet nie odśnieżali, bo to już jest gminne i one tam nie wchodzą w żadnym sposób. Tak, tutaj jest. Tak, to jest taki cel, jest traktowany pod zapasem drogowym. No. Zbiórka, zacznę od opon. Proszę Państwa, tylko 5 zł kosztuje zostawienie opony tam, gdzie się wymienia opony. No czym? No. Ale to tylko osobowe, jeżeli wchodzi w skład komunalny, to tylko osobowe opony wchodzą. I jest samorządy niektóre przyjęły, że po 4 opon w skali roku. Ja wymieniałem 5 zł za sztukę, zostawiam w organizacji. Co z tym roku? Może to, co jest wierzchowiec, jak może stamtąd przypłynęłem. Nie, nie będę zakładał głowy, ręki dawał, ale przynajmniej ja byłem, wywiązałem się z tego, że zapłaciłem, coś mam to odpowiednio zutylizować. Jeżeli o zbiórki odpadów komunalnych, tych wielkogabarytów, no my tak krząg mamy na papierze, natomiast prawdziwego zdarzenia to nie mamy. Na pewno będziemy starali się zbudować. Ma być w tej chwili nowy program, który ma być ogłoszony i od lipca ma ruszyć w Banku Krajowego. Ma być to wspólnym takim inwestycjorem i dawane polisy. I ma być właśnie kanalizacja, wodociągi, odpady komunalne. I tutaj jeżeli byśmy się załapali, to byśmy to zbudowali w ciągu. Lokalizację mamy, mamy dokumentację, jesteśmy przygotowani, jak to można powiedzieć, do budowy i wtedy, ale to też wtedy, panie radny, no, śmieci nie będą tyle, tylko trzeba znowu będzie może wrócić do podwyżki. No bo na pewno nie damy rady, żeby to zbilansować, a to jest ważne sprawozdanie za ubiegły rok, tam prawie nam się zbilansowały śmieci. To już odciąża budżet gminy, natomiast jeżeli byśmy dokładali, to było to
dużo więcej. No dobrze, dzieci, to przy przetargu więc zapiszemy, natomiast jest jeden problem, że przewoźnik, on może wysłać 5 samochody na gminę do dowozu dzieci, no bo każdy by chciał, żeby było jak najbliżej rozpoczęcia lekcji. Ale wtedy i ta wyższą cenę. No bo to tak to jest. Panie burmistrzu, na okrągło zawsze Majdan ten leśny jest tak. Przedtem był 7.10, teraz jest 7.07 za 5 dzieci. No to wy z Ciebocina te dwoje dzieci, no to one za 10, za 15, 7 wyjeżdżają. I tak, nie dość dróg nie mamy, to jeszcze bus tam dzieci wyjedzie o 7 rano, ale co z tego, że bus pojedzie, a w tym rodzice jadą. Nie, no spróbujemy to zapisać, zobaczymy, ja nie wiem, nie wiem co, co uzyskamy, jak uzyskamy, bo... Wiem, że będzie dzieci zawiedzie na 7. No odwrót zrobić, jeden rok, dla przykładu, niech się przekonają, a nie zawsze nasze. Panie dyrektorze, jeżeli chodzi o drogę na Świnki, postaramy się tam ją podrównać, równiarkę, bo nawet na Gościcu mieliśmy się spotkać, oni tam jakieś miały propozycje, myślałem, że dojdzie, ale to w związku z tym COVID-em w tej chwili jest dużo rozluźnienie, to myślę, że dojdzie do spotkania i na Gościcu myślę, że coś tam znamy radę, żeby podrównać, żeby tę drogę poprawić. Co prawda ona kiedyś była zaliczona do dróg powodziowych, ale w budżecie państwa nie ma pieniędzy na usuwanie tych skutków i na razie tak stoi, bo tam było 2,5 km zaliczone i jeżeli byśmy dostali to do pracy, to byśmy zrealizowali i nie było problemu dzisiaj. No jeżeli chodzi o jędzorówkę, no to musimy tutaj przymierzyć się do jakiegoś też projektu, żeby zrobić i on gdzieś cisnąć, bo no, faktycznie ten wiadukt jest zrobiony od wiadukt w stronę Kornelówki jest naprawdę blisko, ale w tej chwili chyba największe doły tam są takie wyboiska. No może równiarko spróbujemy po drodze, żeby to poprawić, ale no tutaj też trzeba znaleźć gdzieś program, żeby na tą drogę uzyskać dofinansowanie i wtedy dobrać. I to by było wtedy takie rozwiązanie kompleksowe. I wtedy nawet i wóz by może szybciej, bo by miał inną drogę trochę. To myślę, że na te pytania, które były, postaram się udzielić odpowiedzi. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Zamykam punkt 9 dzisiejszego porządku obrad, przechodzę do punktu 11. Dziękuję wszystkim osobom, które zabierały głos podczas dzisiejszych obrad. Dziękuję za przybycie państwu radnym, autystom i gościom zaproszonym. Zamykam obrady 22 sesji Rady Miejskiej w Modlitwie.